Proszę nam każdą opuścić to spotkanie. My chcemy, ale jest chyba. Zapuściliśmy 20 osób i jest to spotkanie dla dobrze, i powiedzcie, że pan nie będzie będzie naprawdę, nie chcę się wypowiedzieć, ponieważ przyszło wiele osób, które nie były zaproszone, a to nie jest tematem tego spotkania. Tak, proszę. Mam prawo powiedzieć, że nie. Ale dobra, macie państwo miejsce w pawilonach sądowych? Czy w pawilonach sądowych pani co pani? My w ogóle nie chcemy, żeby był dar przenoszony. Po pierwsze, proszę. Proszę pana, ale tam nie będzie. A tam się zabije pieniądze. Takie jeszcze nie widzicie tam pieniądze. Proszę państwa, jeszcze raz mówię, to spotkanie jest w celu przedstawienia państwu projektów pawilonów handlowych i jesteśmy ciekawi państwa uwag. To jest tematem tego spotkania. Ile tych pawilonów? Tyle, ile państwo jesteśmy zaproszeni. Przepraszam, pani Kasiu, pan Owczarek handluje w pawilonie. Proszę państwa. Tak, no to dużo. Panie burmistrzu, jest pytanie zasadnicze, bo przy rozmowach półtora roku temu temat budowy przystawiania dodatkowych pawilonów na nowym targowisku był poruszany. Był poruszany i ta koncepcja upadła i chcemy się dowiedzieć, dlaczego po raz kolejny do tego tematu się wraca. W zasadzie z tego na naszą wiedzę dwa miesiące temu Rada Miasta już nawet tą koncepcję budowy pawilonów na tym nowym targowisku zatwierdziła. Wszystko po raz kolejny za naszymi plecami się odbywa. Czyli tak, wszystko o nas, dla nas, lecz bez nas. To jest cokolwiek dziwne. I pytamy, czemu ta koncepcja ma generalnie służyć na dzień dzisiejszy. Jeżeli wtedy jasno powiedzieliśmy sobie, że pawilonów nie stawiamy dodatkowych na nowym targowisku. Dlaczego raptem dzisiaj znowu wracamy do tego tematu i siłowego przenoszenia handlu pod fabrykę? Nie jest to siłowe przenoszenie handlu. Bo chcecie kino wyremontować naszym kosztem. To jest ważniejsze. Jakim waszym kosztem? Jakie kino? Na sesji było skarbnik. Nikt domagał się, że pieniądze ze sprzedaży pójdą na remont kina. Ze sprzedaży targu. Mamy nagranie. Nie jest przewidziana sprzedaż tego terenu z innych względów. Ale to powiem jeszcze raz tak. Zostało wybudowane nowe targowisko. Niektórzy mieszkańcy Kraśnika są niezadowoleni z tego, że ono nie funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować, więc kierują pisma do Urzędu Marszałkowskiego, że targowisko nie jest wykorzystywane tak, jak powinno. Państwo przyzwyczailiście się do tego targowiska. Ono jest tak naprawdę wykorzystywane mocno i dobrze w soboty i niedzielę. Jest wykorzystywane w soboty i niedzielę, jest pełno. To widać, ponieważ nie jest zamknięta ulica Ballady. Nie Ballady, tylko Inwalidów. Więc jest wykorzystywane w soboty. I chcemy, żeby było wykorzystywane też na tygodniu. Wprawdzie są, ze względu na to, że funkcjonuje tutaj to targowisko na Balladyny, które nie jest w całości wykorzystane, ponieważ nie wszystkie te pawilony handlowe są wykorzystane, więc jest tylko część wykorzystana przez państwa, do których skierowaliśmy zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Chcemy tak jakby rozruszać to nowe targowisko poprzez przeniesienie tego handlu, który znajduje się na targowisku przy Balladyny, na targowisko na ulicy Fabrycznej. I w tym celu, żeby nie uatrakcyjnić, tylko tak jakby stworzyć lepsze warunki,
i mieć lepszą kontrolę nad tym, co się dzieje, postanowiliśmy wybudować pawilony handlowe i Państwu je udostępnić, żeby to targowisko ładnie wyglądało. No, panie, mi pan tylko odpowiada jedno pytanie. Widział pan jakiegokolwiek handlowca, który ucieka do lasu? Zawsze handlowiec wychodzi do klienta, a nie ucieka od klienta. A głównie na targu, ale nie, ja panu nie przerywam, jak pan rozmawiał i pan mi wytłumaczył. Głównie na targu zapatruje się starsze społeczeństwo Kraśnika, które z pobliskich bloków na pewno nie pójdzie pod las, bo nie będzie w stanie przynieść zakupów. To jest przede wszystkim. I na pewno, czego żeście znaleźli miejsca, na przykład na Biedronkę, jedno, drugo, Real w Starym Kraśniku, w centrum miasta, a targowisko wywalić pod las, w najgorsze miejsce, jakie może być, na Fabrycznym czy w Starym? No i dlaczego tak się dzieje? I to ma być jakaś współpraca z handlowcami? Proszę pana. Tak się pomaga handlowcom? Powiem tak. Która to jest lokalizacja targowiska? Wie pan, gdzie były poprzednio targowiska? Były przenoszone z jednego... Ale nie, ale te targowiska to było zawsze na oczy, jak każdy, że zaczął koń mieszkanie nazwał, a nie teraz. Rozumie pan to? Ale momencik. Państwo przyszliście się tutaj... Przenoszenie targowiska spod stadionu, były takie same komentarze i obawy jak dzisiaj. To już było targowisko w tym miejscu. Jeszcze były bilety za wejście na targowisko. Ani pan był, jeszcze nie był u koryta, ani nikt z nas tutaj przy handlu bardzo. No. Ale proszę państwa, czy myśmy tu przyszli się przekrzykiwać? Ja powiedziałem, to spotkanie jest w celu przedstawienia państwu koncepcji domków. Jeżeli państwo nie chcecie o tym rozmawiać, to... I tak zrobimy swoje, to mamy zarażone, nie? To możemy nie rozmawiać, jeśli państwo nie chcecie. Jeżeli państwo uważacie, że cedujecie to na miasto, jak te domki mają wyglądać, trudno. My przedstawiliśmy projekt i zrobimy to. Panie burmistrzu, chciałem mieć jedną taką uwagę, bo to wygląda w ten sposób. Dwa lata temu zostaliśmy z nienacka zaproszeni też przez Urząd Miasta na spotkanie do Domu Kultury w sprawie budowy nowego targowiska. Pojechaliśmy wszyscy, którzy handlujemy, ci, co handlowali na inwalidów tam przy spółdzielni. Okazało się, że spotkanie miało być informacyjne, a dowiedzieliśmy się, że spotkanie było w czwartek, a w piątek bodajże burmistrz podpisał już umowę z marszałkiem województwa na... Bo już wszystko było rozstrzygnięte, dostaliśmy gotowy, na slajdach wyświetlony projekt tej zabudowy. Nikt się z nami nie konsultował, bo ktoś tam narysował ten... Tak było. Tak, dokładnie tak było, bo zostaliśmy zaproszeni na spotkanie w sprawie budowy nowego targowiska i dowiedzieliśmy się za 3 dni, że już umowa z marszałkiem jest na budowę podpisana. I teraz jest taka kwestia, że jest ogrodzony ładny plac z tego dofinansowania. Wydaliście 1,5 miliona ponad złotych, z tego milion prawie poszło z kasy miasta, tam 700 czy 800 tysięcy było tego dofinansowania, tak jak tam te tablice głoszą. I jest obiekt, który jest raz niewykorzystywany, raz jest źle zaprojektowany i teraz zamiast nam powiedzieć, gdzie te pawilony chcecie stawiać, to mówicie jakie. A my tu słyszymy, że tam dalej za fabryką, jeszcze w lesie, no kto tam pójdzie? To nie jest do panu taki bajek na budowę. No właśnie to spotkanie było w celu przedstawienia państwu projektów domków i usytuowania tego. Wcale w lesie za fabryką nie mamy zamiaru stawiać domków. Nie, za fabryką. Nie, nie, proszę państwa, właśnie to jest celem naszego spotkania. To jest celem naszego spotkania, a państwo chcecie o czym innym rozmawiać. Chcemy państwu przedstawić naszą propozycję. Proste. A państwo zaczynacie z innej beczki. Nie z innej beczki. O czymśmy rozmawiali? Przed chwilą pan też powiedział, że targowisko jest niewykorzystywane. To co ja powiedziałem na początku. I to chcemy zmienić. Panie burmistrzu, ono jest niewykorzystywane dlatego, że była błędna decyzja co do jego lokalizacji, co do jego zagospodarowania i teraz zamiast jakoś się opamiętać, to dalej za miejskie pieniądze, za budżetowe chcecie dalej iść w tę ślepą uliczkę, postawicie nam tam z tyłu kioski, my pójdziemy, bo siłą nas przymusicie w pewien sposób, no podpiszemy te umowy. I za 2-3 lata się wszyscy stamtąd wycofamy, bo jak będzie... My musimy zamówić. Ja pan uważa, że to była błędna decyzja, że była inna lokalizacja. Tylko w nowe miejsce przenosić. Na takiej podstawie, że targowisko jest otwarte przez cały tydzień i oprócz soboty, niedzieli, to przyjeżdża ludzi, nikt to nie zamówi. A czyja to jest wina?
Ponieważ macie tu pawilon. Jeżeli tu nie będzie pawilonu, przeniesiony zostanie cały handel w tamto miejsce, tak? Proszę Państwa, proszę, nie mamy za dużo czasu, chcielibyśmy kilka rzeczy powiedzieć, ale Państwo przekrzykują i tylko chciałbym prosić o to, że będzie nam łatwiej rozmawiać. Jeśli nikt nie będzie nikomu przeszkadzał, przepraszam, wtrąciłem się, ale tutaj Państwo zaczęli nerwowo dyskusję. Nie zdążyliśmy nawet powiedzieć, co przynieśliśmy, co chcemy pokazać. No to są nasze miejsca pracy. Ale rzeczywiście, ale jeśli nam się uda swobodnie, spokojnie... Pokażcie nam, gdzie mają być pawilony. Oczywiście, dlatego jeśli Państwo mi dadzą powiedzieć, to za chwilkę się wszystkiego Państwo dowiedzą. Dopiero później, mam nadzieję, jeśli zaprezentujemy, co przynieśliśmy, będzie można na ten temat rozmawiać. Od razu odpowiadając częściowo na Pana tutaj pytanie, bo padła taka informacja, że wtedy było spotkanie, już wszystko było ustalone, więc ono było informacyjne. Ale Państwo nie mieli wtedy żadnego wpływu na kształt tego, co się później będzie działo. Więc tak, realizując uchwałę Rady Miasta, o której Pan już tutaj ktoś z Państwa wspomniał, radni zabezpieczyli środki na ustawienie tych pawilonów przy ulicy Fabrycznej. My, realizując tą uchwałę, przystąpiliśmy do prac projektowych i one są na tym etapie na tyle zaawansowane, że można przedstawić Państwu jakąś taką koncepcję, która, powtarzam, w tej chwili może ulec zmianie pod wpływem ewentualnie Państwa pomysłów, zapotrzebowania, ale oczywiście musieliśmy coś stworzyć, żeby zaprezentować już jakiś model. I teraz chcemy go skonsultować i usytuowanie. Mamy tutaj koncepcję zagospodarowania terenu, gdzie one będą stały. Mamy rzut elewacji, jak one będą wyglądały, opisane materiały, z czego one będą wykonały, w środku i powierzchnię i tak dalej. To, co Państwa będzie interesowało, tutaj widzieliśmy się z kilkoma z Państwem, między innymi pamiętam panią na targowisku i Panie pytały wtedy, jak to będzie wyglądało, więc wtedy powiedzieliśmy, pokażemy to, co przygotowaliśmy. Jak mówię, nie został projekt jeszcze ukończony, można do niego wnosić uwagi, projektant czeka na ewentualne sugestie i później te wszystkie uwagi zostaną uwzględnione, jeśli one będą oczywiście zasadne, bo to kwestie techniczne jeszcze mają tutaj oczywiście znaczenie. Więc jeśli Państwo mają odrobinę teraz cierpliwości i czasu, to rozdamy ewentualnie te materiały, Państwo sobie do nich zaglądą i oczywiście wtedy będziemy mogli rozmawiać i jakąś dyskusję przeprowadzić i uwagi chętnie oczywiście usłyszymy. W takim razie proszę, może rozdanie materiałów i za chwilkę zapraszam do dyskusji. Panie burmistrz, czy ja mogę poprosić o możliwość krótkiej wypowiedzi? Ja też nie byłem zaproszony na to spotkanie, a żałuję, bo uważam, że takie dobre zasady współdecydowania, współrządzenia w mieście wymagają tego, żeby to się odbywało w sposób kolektywny, przemyślany. Jeżeli zaprasza się tylko 20 osób, to mnie się wydaje, nie jest to grupa całkowicie reprezentatywna do tego, żeby podejmować decyzje ważkie dla miasta przede wszystkim. Padło tutaj stwierdzenie, że Rada Miasta zatwierdziła koncepcję budowy tam przy tym targowisku nowym. Przepraszam, ja odnoszę się do wypowiedzi, że taka, więc tak, żeby taka uchwała została podjęta, to ta koncepcja powinna być najpierw przedstawiona Radzie Miasta i wtedy możemy świadomie głosować nad czymś, co uzyskało aprobatę tych, którzy tam pracują. Od tego trzeba zacząć. Taka rzecz się nie wydarzyła, czyli też zostało to pominięte. Przed chwileczką usłyszałem stwierdzenie, ocenę wysokiego urzędnika miasta, pani skarbnik, że była niekompetentna. Pani burmistrz, ja przepraszam, ja szanuję każdego urzędnika, ona była kompetentna do tego stopnia, że powiedziała coś, co nie powinna powiedzieć bez zgody państwa. Ona to powiedziała. Sens jest taki, decyzja Urzędu Miasta, włodarzy jest taka, żeby zamknąć to stare targowisko i na siłę przenieść na to nowe, czyli postawić przed faktem dokonanym. Każda taka koncepcja, polityka tutaj rozwoju gospodarczego wymaga konsultacji. Pan zaprasza dzisiaj tylko 20 osób i stawia przed faktem dokonanym. Przepraszam, gdzie jest ta konsultacja? Czy to wynika z chęci tych państwa? Jeżeli ja słyszę od kolegi, że podpisów jest prawie 1800 zebranych, takich, które opowiadają się za pozostawieniem targowiska w tym miejscu, w którym było, natomiast podniesienie poziomu technicznego tego targowiska byłoby rozwiązaniem. Czy wy robicie to szczęście dla siebie, czy dla tych państwa, którzy tam pracują? To są środki publiczne. To nie jest wasza dyspozycja tymi środkami, że możecie sobie rzewnie robić tak jak tego. Jeżeli ktoś zgłasza sprzeciw do pana burmistrza, pan mówi, że nie ma tutaj miejsca na dyskusję, na spory. Tu jest właśnie to miejsce na spory
I to spotkanie powinno się zamknąć wtedy, kiedy nastąpi jakieś ustalenie warunków do tego, jak można przystąpić do tego planu. Natomiast nie na zasadzie takiej, my wam przedstawiamy, to jest do przyjęcia. I tylko i wyłącznie, nie ma innej alternatywy. Ja przepraszam bardzo, ale taka władza już wcześniej była i wystarczy tego. Dziękuję bardzo. Jak widzę, panie Zbyszku, traktuje pan to spotkanie jako wiec, a nie jako spotkanie robocze. To nie jest... Proszę państwa, jeszcze raz mówię, celem tego spotkania było przedstawienie i uzgodnienie parametrów tych dotków i sposobu rozmieszczenia. To nie jest to, o czym pan radny tutaj mówi. To... Radny bardzo dobrze powiedział. Robicie dla was nieprzyjemności, nie dla przyjemności handlowych. Bo teraz jest lęk jakiś nad głowami waszymi, że jest po prostu fundusze unijne trzeba zwrócić za niewykorzystane środki w niewłaściwy sposób. Nie, no bo teraz, bo tak, bo wyście nie wykorzystali. Ale jak pan mówił, to ja nie przerywałem panu. Tylko, że teraz za niewykorzystane środki na budowę targowiska, wy będziecie musieli to zwrócić. Jak nie rozkręcicie tego na siłę. I teraz będziecie musieli to spróbować rozkręcić to na siłę, bo jeśli nie, to jest to te pieniądze do zwrotu. Nie o to panu głównie chodzi? O własną dupę, za przeproszeniem. Nie, to chodzi o to, że jest targowisko i to stare nie funkcjonuje. Na tym starcie... Dlaczego nie chcecie spotkać za chwileczkę. Czy jest taka możliwość, ja na przykład, no bardzo ładnie wiosę, czy jest taka możliwość, żeby mój wniosek był przeniesiony na tamto miejsce, czy nie? Nie ma. Więc ja za taki wymiar 3 na 4 dziękuję. Dziękuję, bo ja mam 22 metrów i ile musi jeszcze. I większość tutaj z tych osób na pewno nie odpowiada ten wymiar, bo to jest za mało. A mnie się wydaje, że gdyby były większe, to by było z korzyścią, bo tak, handlujący by mieli wygodę, a urząd miasta wyższy czyn. Także to by było obopólne. Musimy to rozważyć i porozmawiać z projektantem. Chociażby 15 metrów kwadratowych. A ile teraz pani ma? Mam 12. Dlatego tak zostało. Ale jak są ładne na starym targowisku i go zmodernizować. Zdobywać pieniądze, kiedy można by ich przenieść? Owszem. Dobra, ale to nie, a teraz może... No niech pan odpowie na przykład, a co macie zamiast zrobić z pieniędzmi ze sprzedaży placu po targowisku? Ale słyszy pan? Co pan ma zamiar zrobić z pieniędzmi ze sprzedaży placu po targowisku? No co tam, co tam rada w ogóle miasta uchwalić? Nie, sprzedaż tego placu nie była dyskutowana i ona nie... Za dobrego gospodarza miasta, to jakieś środki z czegoś przekazując na coś, coś likwidując, jedno niszcząc, to powinien mieć to zaplanowane, bo moim zdaniem to jest takie życie z dnia na dzień, to nie ma żadnej przyszłości, ani to dla was, ani dla nikogo. Nie rozmawialiśmy na temat. No ale to jest w takim razie ten sprzedaż, czegoś, co przychodzi, przynosi zyski. Na którym jest obecnie targowisko, został oddany w użytkowanie PSS z POŁ-em. I to targowisko cały czas funkcjonuje na tym placu. Użytkowanie to nie jest coś, co można, że tak powiem, nie jest prawem dziedzicznym, ale też nie jest prawem zbywalnym. To jest plac, który dożywotnio, póki PSS sobie funkcjonuje, jest im plac, ich placem. Nie mogą go sprzedać, a tym bardziej nie może go sprzedać miasto. No na chwilę obecnej o sprzedaży mówić nie możemy tego placu. To proszę pani, to jest funkcjonowanie PSS. No to ja proszę pani, bo ja mam pytanie. Nie ma prawa. PSS nie jest tutaj, żeby rozmawiać z nimi, jak to jest ich plac. Proszę panią, ja mam pytanie, jestem po studiach i jeżeli ja logicznie myślę, to jeżeli właścicielem gruntu jest z POŁ-em, to w czego wtrąca się miasto? Przecież to jest miasto, użytkownikiem jest z POŁ-em.
ale mi się wydaje, że decyzje powinno podejmować zespołem, a nie miasto. My, każdy z nas stworzył sam sobie miejsce pracy. Niech tutaj ktoś powie, czy miasto, powiat dało nam pieniądze na rozkręcenie interesów. Niech się tutaj każdy wypowie. Nikt. Ja była, proszę pana, pół roku na bezrobociu. Nie dostałam żadnych pieniędzy. Dzięki moim rodzicom i własnym środkom stworzyłam sobie miejsce pracy. A kiedy chodziłam do pośredniaka, to dostałam takie zdanie. Proszę panią, co pani chce? Takich osób jak pani jest 1500 osób. No to proszę państwa, to ja jestem po studiach i ja mam stać na chodniku? Ale proszę państwa... No proszę państwa, no przecież to jest rozwój w biały dzień. Ja sobie sama miejsce z pracy stworzyłam, a pan burmistrz mówi, bo ja nie mam budy, to ja jestem źle traktowana. No na litość boską. My tam będziemy miejsca pracy mieli. Z tym, że tam nie... informację pani otrzymała w starostwie. Nie będę się wypowiadał co do... No dajcie spokój, my bronimy swoje miejsca pracy. Moja sprawa. My tam stworzymy miejsca pracy, ale nie przyjdzie klient. Miasto nie... Nie jest jego celem, nie zamierza pozbawić państwa miejsc pracy. Po prostu chcemy państwu zaoferować miejsca pracy w nowym, lepszym środowisku, na nowym targowisku. I to targowiska są przenoszone. Proszę państwa, nie robimy tego w ten sposób, jak pani Gronkiewicz-Walc w Warszawie. Tak? Wiecie, jak pani Gronkiewicz-Walc przeniosła targowisko spod Pałacu Kultury. To nie jest nasz sposób działania. My przedstawiamy państwu alternatywną ofertę i chcemy, żeby państwo dalej pracowali. I powiem tak, targowiska były przenoszone z jednego miejsca na drugie, dogodne. I tutaj to targowisko nie jest rozwojowe. Proszę państwa, wiele tych pawilonów jest zamkniętych i nieczynnych. Ponieważ miasto wydzierżawia teren, a nie mamy nic do tych pawilonów. Trudno znaleźć właściciela budki i trudno dokonać eksmisji. No, wiele z tych pawilonów jest traktowanych tylko jako składy magazynowe i one zajmują przestrzeń. I to jest właśnie... No właśnie, dlatego, proszę państwa, dlatego... Nie chcemy przenosić pawilonów, żeby nie mieć identycznej sytuacji na tym nowym targowisku. Właścicielem będzie miasto i miasto będzie wydzierżawiało państwu pawilony, a to już jest inny tryb rozwiązywania sporów. Nie chcemy, żeby te nowe pawilony były traktowane jako zamknięte pomieszczenia magazynowe. One mają żyć. Jest targowisko nowe. Powiem tak, pojawiła się, tutaj jest zarzut, że nie wykorzystano jej środków. Pojawiła się możliwość dostania dofinansowania na nowe targowisko z programu rozwoju ośrodków wiejskich. Krasińska Izba Gospodarcza przyszła z tym do burmistrza, że jest taki pomysł, żeby burmistrz coś z tym zrobił i pozyskał środki, ponieważ to handlowanie na zamykanej co sobotę i niedzielę ulicy inwalidów jest karygodne i tak nie powinno być. W wielu miastach się tak dzieje, jak też każdy mam powiedział. Ale pan mi powiedział, że ja bym panu nie przerywał, to teraz niech pan nie przerywa. Dobrze? Dziękuję bardzo za przemyśliwość. Więc burmistrz, przystąpiliśmy do tego programu, pozyskaliśmy środki. Tam były różne obwarowania, że to targowisko ma być nakierowane głównie na sprzedaż płodów rolnych przez polskich rolników. Oto jest to zadaszenie, pod którym drobni wytwórcy żywności mogą sprzedawać. Oprócz tego zostały wybudowane pawilony handlowe, a następną część przeznaczyliśmy na tradycyjne to targowisko, które wybudowane zostało ze środków miasta i które teraz chcemy zagospodarować, bo widzimy, że to targowisko na ulicy Balladeli nie funkcjonuje tak, jak powinno. To jest taka dygresja. Według pana, ale według tych projektów, proszę pana, my za ten luksus musimy zapłacić. A kogo będzie stać? No tak, proszę pana, przecież ktoś będzie musiał płacić za to dzierżawę, nie? Jakieś opłaty. No dobrze, proszę pana. Ale tam nawet nie utargujemy. Tak. Jaką ma pan pewność, że do nas przyjdzie klient? Jaka by nie była. Ale opłata dzierżawy, to koszty działalności, to nie tylko opłata dzierżawy, pawilonu. Panie burmistrzu, bo tu naprawdę ręce opadają i w zasadzie my już nie mamy siły, jeśli chodzi o pana, o pana Włodarczyka, bo półtora roku temu, niedawno jak półtora roku temu, no,
kolokwialnie rzecz ujmując, trzepaliśmy ten temat dogłębnie przez kilka z panami, przez kilka miesięcy. Dwa targowiska, przecież wszyscy dokładnie wiemy, dlaczego funkcjonują w chwili obecnej dwa targowiska. Bo już pomijając nietrafioną lokalizację tego pod lasem, pod fabryką, jest kwestia powierzchni. Powierzchnia jest niewystarczająca, była i jest niewystarczająca do tego, żeby pomieścić handlujących z ulicy Balladyny i z ulicy Inwalidów. Tu się nic w tej kwestii nie zmieniło. To, że w tej chwili chcecie po raz kolejny jakieś tam budki postawić, nic nie zmienia w sprawie. Zajmujecie w tej chwili powierzchnię, która na dzień dzisiejszy jest wykorzystywana przez namioty, przez handel obwoźny. Pytam się, znowu po raz kolejny próbujecie piętrowo handlowców ustawiać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no ideą tych nie wiem jak to nazwać, tych projektów, no jest, jak sam pan powiedział, likwidacja handlu na Balladyny i rozruszanie handlu pod fabryką. I ja mam takie pytanie, bo pan burmistrz Włodarczyk półtora roku temu powiedział coś takiego. I cytuję z gazety, żeby nie było, że tam sobie po prostu wymyśliłem, no wszyscy to przecież pamiętamy. Na pewno i tu chciałbym powiedzieć jasno, a mówiłem to już na spotkaniu w sierpniu, kiedy spotkałem się z kupcami. Ideą tego przeniesienia jest zapewnienie miejsca wszystkim handlującym na nowym targowisku, mówił podczas ostatniej sesji Rady Miasta burmistrz Włodarczyk. Wszystkim handlującym powtarzał i wyjaśniał, że wniosek został złożony tylko na jedną część targowiska po to, by samorząd otrzymał milionowe dofinansowanie. Zapewniał też, że przygotowanie terenu drugiej części targowiska będzie wykonywane równolegle. Tłumaczył również, że z fabryką Łożyc podjął rozmowy na temat pozyskania dodatkowych terenów. Na dzień dzisiejszy, z tego co nam wiadomo, dodatkowe tereny pozyskane nie zostały. Rozmowy się zakończyły fiaskiem i mamy coś takiego. Stare targowisko zostanie. Handlować na nim będą ci, którzy swój towar sprzedają z usytuowanych tam na stałe budek. Taka deklaracja padła podczas burzliwej dyskusji z ust burmistrza Mirosława Włodarczyka. Do kiedy? Dopytywali handlujący, czyli my, czyli przedstawiciele rady. Do czasu, aż będzie trwał handel, odpowiadali włodarze, dodając, że w momencie, kiedy wypromują nowe targowisko, handlowcy z Balladyny sami będą chcieli się przenieść na nowe miejsce. I panie burmistrzu, na dziś dzień, ja powiem tak, w imieniu swoim i tutaj kolegów, koleżanek handlujących na Balladyny, handel na Balladyny trwa. W przeciwieństwie do... Handel na Balladyny trwa, to raz, dwa, że tutaj, że sami się będziemy chcieli przenieść. Nie chcemy się przenieść. Nasze stanowisko od półtora roku, od dwóch lat jest niezmienne. I nie wiemy, dlaczego po raz kolejny na siłę chce nam się udowodnić, że handel pod fabryką będzie funkcjonował dobrze. Na dzień dzisiejszy to już, powiedzmy, nie są nasze domysły poparte, powiedzmy, naszym doświadczeniem w handlu, w odróżnieniu od powiedzmy, wiary, jaką wygłaszał tutaj pan burmistrz Włodarczyk. Tutaj nie wszyscy wtedy na spotkaniach byli, więc ja może też wtedy słowa Mirosława Włodarczyka przytoczę. Wypowiedział się w ten sposób. Proszę państwa, państwo jesteście fachowcami, jeśli chodzi o handel. Państwo się na tym znacie. Ja się wprawdzie na tym nie znam, ale wierzę, że będzie na targowisku pod FLT, że będzie lepiej i że handel będzie się tam bardzo dobrze rozwijał. Otóż, panie burmistrzu, na dzień dzisiejszy to już są fakty, nie przypuszczenia. Wiara to widocznie, jeśli chodzi o biznes, to za mało. Musi być najpierw wiedza. Wiedza, doświadczenie, dopiero później można mówić o jakiejś tam wierze. Po prostu na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak, że wielu handlowców spróbowało handlu na tygodniu pod fabryką. Nie wyszło, a nie wyszło dlatego, nie dlatego, że oni nie mieli chęci, tylko dlatego, że tam klient nie dociera, tak jak mówiliśmy. Nas się ciągle porównuje do marketu, do Biedronki. My nie jesteśmy marketami. My trudnimy się naprawdę detalicznym, bardzo drobnym handlem i ideą takiego handlu jest to, żeby być jak najbliżej klienta. Nie jak najdalej. Gdyby drobny handel mógł się rozwijać na obrzeżach miast, no to tam cała infrastruktura handlowa by powstawała, a nie odwrotnie. Ale podatki to już Biedronka nie płaci. Powiem tak, nie wiem skąd pan ma informację, że negocjacje zakończyły się fiaskiem, ponieważ powiem panu, że jesteśmy w trakcie wydzielania działki, żeby się zamienić działkami z fabryką. Działka przylegająca do targowiska, my wydzielamy inny teren dla fabryki, żeby się wymienić. Jesteśmy w trakcie cały czas rozmów i uzgodnień. Myślę, że niedługo zostanie to sfinalizowane. Także te pana informacje są błędne. Handel,
straciłem wątek. Ale tak, ponieważ nie sprawdziła się ta idea dwóch targowisk, ponieważ większość z Państwa nie chciała się przenieść na tygodniu na to drugie targowisko i zostaliście tutaj. Jeżeli będzie tylko jedno miejsce handlowe, targowe, będzie handel. To są Państwa obawy, które mogę powiedzieć tak. Czy nie ma handlu w Kraśniku z tego powodu, że poprzenoszono targowiska z różnych miejsc w inne? Czy umarł handel? Ale nie pan porówna handel dla obecnych, a ubiegły jak były przenoszone nawet targowiska. Co pan porównuje wtedy? Tylko wtedy nie było dwóch Biedronek w Kraśniku na Fabrycznym, nie było Lidla i nie pozostałych marketów. I wtedy pan porównuje interes teraz za interes w ubiegłych latach. Są osoby, które handlują na terenie miasta, tam pod sklepami, czy w innych miejscach, nie tam w targowisku. I próbowaliśmy, i oni też nie chcą przychodzić na targowisko, bo na targowisku tyle nie uhandlują, co w innym miejscu. Proszę pana, nie jest prawdą. Ja nie stałam na targowisku, stoję na targowisku dopiero od września, kiedy przyszła Straż Miejska do mnie i mi wręcz powiedziała, jeżeli pani nie wyjdzie w poniedziałek, będzie mandacik, ja się przeniosłam. I bym naprawdę serdecznie chciała stać tam, gdzie ja stałam. A pan mówi na siłę, że my chcemy tam się przenieść. Z pana strony to wygląda tak, tylko że do nas klient tam nie przyjdzie. Sam pan dobrze wie. Ja bym proponował wrócić do tematu tych pawilonów, a nie... A pani, jeszcze chciałam zapytać jedną rzecz. Z pana strony to tak wygląda. Czy mogę zadać pytanie? Ładnie za biurka. W zeszłym roku, jak byliśmy w Urzędzie Miasta, pani kierowniczka, już nie pamiętam nazwy, przyrzekła nam, że mamy pewne handlu 3 lata. Czyli, bo w powie był podpisany, czyli ten rok i przyszły rok. Macie 3 lata, macie z głowy, nie martwcie się, będziecie funkcjonować na tym. Jestem ciekawa, czego teraz tak to szybko się robi w pośpiechu, ekspresowo? Bo są wybory. To mnie interesuje. Bo są wybory przecież. Bo mówili 3 lata. Że będziemy. Może akurat, może to się wszystko rozkręci, bo teraz też jest kryzys na rynku, też ten handel nie idzie tak jak trzeba. Panie burmistrze, ja mówię, że tamto dwa targowiska nie mają miejsca, tamto jest nierentowne, w ogóle nie ma handlu na nim. To po to się jeszcze większe bagno pchać? Pod tą fabrykę. Jak tam się nic nie dzieje, nic się nie kręci, to po co jeszcze w to jeszcze gówno za przeproszenie więcej kasy ładować? Na powrozach ciągnął? Może odwiedz to jeszcze. Nie chce się pan w jakiś tam sposób ustosunkować do słów pana Włodarczyka, który zapewniał, że handel na Paladyny będzie dopóki będą chętni handlujący i to jest jakby fakt, bo chętni są. Nie chce się pan do tego odnieść. Jak się pan odniesie do własnych słów? Półtora roku temu jeden tutaj z kolegów rzucił panu pytanie, co ze starym targiem, skoro już zostają dwa, co z jego modernizacją? Stwierdził pan tak, że na dzień dzisiejszy środków nie ma, ale jeżeli będą się pojawiać środki, będziemy myśleć, będziemy modernizować stary targ. No i jest pytanie, czy no rozumiem, że skoro jest projekt budowy kiosków, temat dotyczy targowiska, więc pieniądze jakieś są, prawda? I dlaczego idziemy w kierunku budowy tychże rzeczy na nowym targowisku? Dlaczego nie chcemy modernizować, tak jak były zapewnienia z pana strony, starego targu? Jeszcze jedna rzecz. Chciałbym, żeby się pan ustosunkował, bo to nie jest tylko nasz jakiś tam wymysł, że my tutaj chcemy zostać. Jak pan zapewne wie, jest protest i handlowców, i mieszkańców. No na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, to już około 2000 tak ad hoc podpisów jest zebranych pod tą petycją do burmistrza. Więc to chyba o czym świadczy. Czego potrzebują mieszkańcy i handlujący w naszym mieście. Proszę się do tego ustosunkować. Gdy rozmawialiśmy o tych dwóch funkcjonujących targowiskach, to rozmawialiśmy, że to targowisko zostanie na Balladyny, ale miał zostać handel tylko w pawilonach handlowych. A na wolnych powierzchniach miało być wszystko przeniesione na targowisko, na fabrykę. Takśmy rozmawiali. Państwo... Kto chciał, to miał zostać. Nie. Takśmy wtedy rozmawiali. Nikt z Państwa, nie przenosiliśmy tego na siłę, zostawiliśmy to do Państwa dyspozycji, ale gdyby wtedy te osoby, które nie handlują w pawilonach, tylko na powierzchni, na targowisku, przeniosły się na targowisko na ulicy Fabrycznej, inaczej byśmy rozmawiali. Ze względu na to, że tak się stało, jesteśmy w tym miejscu. I dlatego chcemy to przeprowadzić. Ale teraz może proponuję, skoncentrujmy się na tych pawilonach. Jakie są Państwa uwagi? Czego Państwo oczekujecie? Co uważacie, że powinniśmy zmienić? To jeszcze, jeśli można dwa zdania tutaj, ja pozwolę sobie tutaj
Pana wypowiedź nawiązać, tutaj Pan powiedział, że większością klientów, którzy przychodzą na targowisko, są osoby starsze. Oczywiście się zgadza i część tych osób nie przychodzi na piechotę tutaj, mimo tego, że... Niech Pani żartuje. Niech Pani mi przerywa, przepraszam. Ja starałem się słuchać naprawdę tego, co Państwo mówią. Część oczywiście tych osób, które mieszka niedaleko na osiedlu tym Metalowców, oczywiście przyjdzie na piechotę. Ale ktoś, kto mieszka, powiedzmy, w okolicach kościoła, wsiądzie ten autobus i przyjedzie, jeśli ma takie przyzwyczajenie. Nie mówię, że wszyscy. Na pewno targowisko nie przyciąga młodych ludzi. Dlaczego? Ponieważ wygląda, jak wygląda. No, ja byłem ostatnio, dawno, przyznaję się, dawno nie byłem na targowisku. Byłem ostatnio wywołany tutaj tą sytuacją, żeby porozmawiać z Państwem. Wygląda to targowisko, Państwo zresztą bywają codziennie, jak, już przepraszam za porównanie, jak fawele w Rio de Janeiro. Przepraszam, czy ja to jest targowisko? Dobrze. Tak jak wygląda. Dobrze. Dziesięć lat walczymy o to, żeby walczyli, ja handluję co prawda krótko, ale kilkanaście lat temu walczyli o modernizację. Ale, to nie nasza wina, że wygląda ale teraz jak wygląda. Ale my podatki i dzierżawy, to te pieniądze gdzieś się podziały. I oczywiście wygląda tak, jak wygląda i mogę Państwa zapewnić, że młodzi ludzie naprawdę tak mają skojarzenie, że to jest po prostu targ, że tam kiedyś targowali nasi wschodni sąsiedzi i tam nic ciekawego się nie dzieje i produkty, które tam się sprzedaje, to są średniej jakości. A byłem naprawdę ostatnio i widziałem tutaj panie handlowały na przykład warzywami, które naprawdę były w jakości dużo lepszej niż te, które mamy naprzeciwko w Lidlu, prawda, czy w Biedronce, więc tutaj wydaje mi się, że to targowisko, które wyglądać będzie lepiej, będą nowoczesne pawilony, lepsze warunki, może przyciągnąć inny rodzaj klientów. Oczywiście to są wszystko dywagacje. Pan tutaj jakiś tam pogląd przedstawił, ja jakiś inny. Oczywiście on będzie w jakiś sposób weryfikowany. Na pewno jakakolwiek zmiana zawsze budzi obawy, bo tego co będzie, to naprawdę nie wiemy i się okaże to w przyszłości, ale proszę też spojrzeć no, z różnej strony. To nie jest tak, że to jest zero-jedynkowe, wszystko jest czarno-białe, tam jest dobrze, tu jest źle. Oczywiście, część rzeczy będzie troszeczkę inaczej, lepiej lub gorzej, ale niech Państwo tutaj też wysłuchają jakichś tam propozycji, bo tutaj wiadomo, że nagle jest hasło, zamykamy, tu jest dobrze, tam będzie źle. Były osoby, które handlowały na fabrycznej, wróciły tutaj na targowisko. Dlaczego? Ponieważ no, nie było obrotu. Dlaczego nie było obrotu? Dlatego, że to targowisko przy ulicy Balladyny nadal funkcjonowało, więc dla mnie też jest zrozumiałe. Pani powiedziała, że handlowała gdzieś w centrum miasta. Jasne, ktoś przechodzi, kupuje, już nie będzie szedł na Balladyny, jak ma tutaj koło bloku, to samo. Ale niech pani wie, że weźmie uwagę. Jak ktoś idzie i ma przy Balladyny ten sam produkt, przecież nie pójdzie na fabryczną. Oczywiście, ale jeśli targowisko na Balladyny nie będzie funkcjonowało, cały handel nowoczesny przeniesie się tam, to ta osoba, która i tak chce na targ pójść, pójdzie tam. Kto chce pójść do dyskontu czy do marketu i tak zrobi zakupy kuby w Biedronce, bo tak, takie ma... Ale w soboty i niedzielę ludzie pracują. Dyskont, market, tak na to, Biedronkę, jedną, drugą, Lidla, po drodze, pod nosem, za przeproszeniem, a na targowisku musi iść, za przeproszeniem, po grzyby na pod tym. Nie pani wierzy, że jakoś... Bo z grzybów będzie wracał i zajdzie na targowisko, bo będzie przy lesie, tak? Ale czego my mamy was słuchać? A czego wy nas nie słuchacie o modernizacji targowiska od iluś tam lat? No ale dobra, no to dlaczego? Tylko czego stawiacie nas przed faktem dokonanym? Musicie się tam przenieść, bo będziecie mieli takie i takie budki i tam będzie na pewno handel. Tylko że sądzi pan, że któraś babka, która w wieku 70-80 lat ledwo co dochodzi do targowiska idąc z przychodni, to poleci za fabrykę po zakupy? Na pewno nie. Bo jak ktoś będzie miał samochodem podjechać, to on pojedzie do galerii Londyn, czy obojętnie do jakiej galerii, pojedzie do Lublina na zakupy, ale nie przyjdzie na targ. Bo na pewno nie będzie. Bo przyjdzie policja, tak jak ostatnio sobotę było, była nagonka z policji, żeby ktoś się zatrzymał obojętnie gdzie i po kolei mandaty były. Bo już jest plan przeniesienia targowiska. Tak było w sobotę. Ale proszę pana, na oddanym spotkaniu, czy mogę coś powiedzieć? Czy mogę coś powiedzieć? Rozumiem, emocje są, ale jeśli będziemy rozmawiać, to wtedy coś wypowiemy, jak ktoś będziemy krzyczał. W porządku, ale wiecie... Jeden market, drugi market... Zadał pan trzy pytania. A czego tak do jest, żeby przeniesione pod las? Dobrze. Mogę odpowiedzieć. To pan oczywiście do klienta? Wie pan, panie, odpowiem na pytanie. Tylko pan powie, jaka jest zasada handlu? Wyjście do klienta, czy uciekanie od klienta? Dobrze, ale da mi pan 30 sekund na wypowiedź, bo próbuję coś odpowiedzieć, a pan... Dobrze. Okej. Jaki jest handel? Nie pan nie krzyczy, to odpowiem. W dyskoncie ma pan warzywa, owoce, jakości wiadomo jakiej, średniej, prawda? Idzie pan o 16, są promocje, te warzywa są już po prostu stare, zwiętnięte, ceny są oczywiście niskie, więc jeśli ktoś chce kupić dobrej jakości warzywa, to pójdzie do państwa albo pójdzie do warzywniaka. A nie na
nie wszyscy. Nie wszyscy. To tak samo jak z waszym rządzeniem. To jest tak. Myślę, że temat przenoszenia targowiskaśmy już wyczerpali. Przejdźmy do tego. Właśnie jeszcze nie mamy. Dobra, prosimy o uwagi na temat domków. Nic nowego Państwu nie powiemy, co teraz zostało powiedziane. Proszę Państwa. Trzymajcie się. Przepraszam bardzo. Na ostatnim spotkaniu pan był akurat na targowisku. Proszę pana, pan powiedział, że do targowiska dokładacie. Więc jaki jest cel następny budować i dokładać? To ja nie wiem. To pan tak powiedział. Było tak? To nie wyglądało tak, jak wygląda. Nie jesteśmy zadowoleni. Mamy wiele uwag na temat funkcjonowania targowiska. Dziękuję. Panu nie przeszkadza, a nam to nie przeszkadza, no to ja tego nie rozumiem. Klientom to nie przeszkadza. Klienci do nas przychodzą. Pani może nie przeszkadzać przechodzenie w każdym miejscu przez drogę, a innym to może przeszkadzać. Tak? Są pewne jakieś zasady ogólnie przyjęte. Dlatego pan mówi o zasadach. Dlatego chcę wypowiadać starego. Proszę pana, pan już chyba powiedział wszystko, co pan mówił. No ale tak samo mogę mówić jak i pan, za przeproszeniem. Bo ja się z tego utrzymuję. Nie mam stałej pensji tak jak pan w przeciwieństwie. No. Co chciałem powiedzieć. Teraz dajmy się wypowiedzieć innym osobom na temat uwag do projektu. I to jest temat. Jeżeli państwo nie chcecie teraz rozmawiać na temat projektu, to proszę, przemyślcie w domu te swoje projekty i złóżcie uwagi, albo że chcecie mieć coś innego, większą powierzchnię, do Urzędu Miasta, tutaj do pana Łukasza Wyki, a my nad tym się zastanowimy. Podstawowa uwaga jest taka, ja tutaj jak oglądam te rzuty w tych to naprawdę nie ma się, nie można się. To one wyglądają tak jak małe sklepiki, do których klient będzie wchodził do środka, no więc ich powierzchnia na taki handel jest za mała. Tak jak się handluje na targowisku, że my mamy stragany i towar wykładamy na wystawę na zewnątrz, to się trochę orobimy, ale dzięki temu jakoś mamy możliwość manewru. Natomiast no taka budka 3x4, jeżeli ja tam towaru trochę upchnę i będę chciał, żeby jeszcze klient do środka wszedł, no to to nie wiem, czym ja mogę chleb sprzedawać. No ale lody w trzech smakach. Proszę. Większe budki. Bardzo się cieszę, że jakieś takie nowe rozwiązanie, że pan to może zamiast tutaj... To co prawa się wetwali, czy to poprawić? Nie państwo założyli tutaj na planie zagospodarowania terenu. Te wszystkie punkty handlowe są dosyć od siebie oddalone. Tutaj to jest skala 1 do 500, prawda? Ale można już gołym okiem zauważyć, że one są dosyć szerokie. Więc tam został przewidziany teren przed takim domkiem na wystawienie towaru z jednej i z drugiej strony. Dach tego budynku będzie wysunięty poza, poza obrys budynku, tak aby można było tutaj wystawić ten... To jest jeszcze jedna uwaga, tak tu przyjrzałem, nie jest na tym rzucie takim zewnętrznym zapisane. Na ostatniej stronie, tutaj ma pan rzut elewacji od frontu i rzut elewacji od ściany tutaj bocznej. Tutaj... Natomiast nie ma wymiaru i ten okap... To jest istotne, jeżeli ja bym sobie przed stradanem miał wystawiać towar na jakąś stole, to ten okap, żeby był możliwie to mówi, no bo jak będzie króciutki, to od razu wrócimy do budowy stanu, to powiedziemy, drodzy, jaki zamieszasz jakieś stole i nie cuda, nie? Ale wie pan co? Żeby określić, jaki na przykład długości tutaj ten okap będzie wystarczający. Wiadomo, że jak są warunki pogodowe kiepskie, to wtedy no ten towar, no państwo musieliby wtedy coś postawiać, jakoś zadawać, ale jeśli... Musi być dłużej przez cały rok, dlatego że słońce... Jasne. No do słońca słoje... Taka była myśl projektowa. I chodziło o to, żeby zostawić troszeczkę miejsca. Państwo wtedy wystawiają ten towar z przodu. Jeśli państwo... to w środku wtedy mogą państwo ten towar trzymać. Oczywiście przepisy są takie, że tam lada się powstanie, ale jeśli ta lada nie będzie potrzebna w jakiś sposób w tym wnętrzu gospodarczym, to można wtedy to jakoś modyfikować. Tutaj to jest jakiś taki pomysł ogólny. Każdy ma inne potrzeby, więc... Ale mądrowy myśl była taka, żeby zostawić przestrzeń przed, zrobić dach dłuższy. Dlatego, że jeżeli weźmie, zajdzie, wiatr zajdzie, towar będzie nam niszczył się. Tak. Wiatr, piach, słońce, te zadaszenie, te wypustki, naprawdę to, nie, to jest zmarnowanie pieniędzy. Naprawdę. Bo one nie osłonią. Przed słońcem, przed deszczem. Wymiarów. To jest materiał, towar będzie nam dwie punkty są postawione, 6 niewykorzystane, teraz następne postawicie 10 czy 12 znowu będą niewykorzystane i to są za małe.
państwo, no prawda? Tak. Ale jak będą państwo, małe, to my też się nie zgodzimy, jak i na te, które my stoją w tej chwili. Nie wiemy na te. Małe. Tutaj pani kierownik wyliczyła taką średnią państwa w tej obecnej powierzchni i taką koncepcję przygotowaliśmy. Oczywiście jeśli będą tutaj informacje takie, że one są za małe, muszą być większe. Oczywiście to się też większe z jakimś większym czynszym dzierżawnym, bo on jest liczony od powierzchni handlowej, prawda? Ale to już nie jest jakby tutaj jakaś mój pomysł. To wtedy ja takich rzeczywiście informacji słucham. To w takim razie... Nie dużo. I chętnie, żeby było miejsce koło mnie, tak jak czy to ja bym ją naprawdę zwiększyła, bo to jest w ogóle niefunkcjonalną mam. Ale było, taka budka była do kupienia i kupiłam. A że mam wystawkę większą i możliwość zadaszenia, ochronione mam od deszczu, od wiatru i wszystko, co towar się nie niszczy. Pani optymalne w tym momencie. Przepraszam, czy... Rozumiem. Czy państwo ma jakieś, nie wiem, zdanie na ten temat, czy ta powierzchnia 12 metrów jest za mała, to jaka byłaby wskazana tutaj na odpowiedzi? 15 metrów. Wydaje się, że jakby miały 5 metrów szerokości zamiast 4, to takie minimum przyzwoitości, bo to nawet jeżeli robimy wystawę przed straganem, no to tu ja będzie możliwość wystawienia? Nie, no to tu nie, to taka jest rozmowa, że będzie duży. No, 5-metrowej szerokości taki stół metr szeroki, no to już ileś tych butów wystawię, nie? 3 razy tam po 10 cm ze 200 butów wystawię, to już można w czymś przebierać, bo no słuchajcie, czasy się zmieniły. Ja jak zaczynałem handlować, to ładowałem w małego Fiata 70 par butów i z tego 30 potrafiłem sprzedać. Teraz mam na stanie z 1000 i sprzedaję 15 dziennie. No. I to nie dlatego, że mi się nie chce sprzedawać, no tylko takie czasy się porobiły. No, przychodzi klient... Ale jeżeli potrzebne są 15-metrowe domki, może niektórym 12. Nie, no to można... Te domki, co są z mieczywem, no to właściwie 20 metrów codziennie. Na koniec dnia wszystko wyprzedane. Funkcjonowało tak jak do tej pory, Czyli rozumiem, że bliżej 15 metrów... Ja mam propozycję, żeby się trzymać, tak jak obiecana mam. 3 lata macie pewne i jeszcze przedłużyć o rok czasu. Przedłożyć jeszcze o rok czasu handel przy Ballatyny. Tak jak było dane nam słowo, że 3 lata macie spokojnie. Może się ten handel zmieni, może coś, to wtedy by były inne dochody. Może by coś... Tematykę, jakieś wpadły tutaj informacje, to ja bym chciał wyjść z tego spotkania jednak z jakąś wiedzą taką przynajmniej od Państwa w tym temacie. Wiadomo, że to nie rozwiązuje innych tej dyskusji, ale chociażby tą tematykę projektową tutaj, która mnie osobiście najbardziej w tej chwili tutaj interesuje. Ale słuchajcie, to i tak od radnych zależy. Jest takie zadanie inwestycyjne. Ja tutaj chcąc realizować to zadanie, no przystąpiliśmy do pracy. Na tym etapie no, chcielibyśmy z Państwem skonsultować, bo wiadomo, że użytkownik później tego obiektu będzie decydował, czy on jest skutecznie wykorzystywany, czy nie. Najlepiej zrobić, wybudować własnego jakiegoś tam pomysłu, a później się okazuje, że to w ogóle obiekt niefunkcjonalny, że wszyscy są niezadowoleni, więc dlatego to spotkanie jest dzisiaj tutaj z Państwem. I żeby to, co my wymyśliliśmy według naszej jakiejś takiej wiedzy, żeby skonfrontować i poprawić, jeśli taka będzie potrzeba. Na pani nie odpowiem, bo tutaj to nie jest jakaś decyzja, że macie Państwo miesiąc czasu i tak dalej. Przystępujemy do prac projektowych. Jeśli tutaj będzie taka decyzja, to zostaną zdecydowane i dopiero to wszystko.
wszystko będzie w sferze planów. Wiadomo, teren został tutaj, jest plan wydzielenia terenu od fabryki, więc jest jakiś taki scenariusz tego, jeśli chodzi o terminy, tutaj ciężko mi na to powiedzieć. Mogę powiedzieć na temat prac projektowych, jeśli jakieś tutaj uwagi będą i one będą naniesione, to prace projektowe możemy zakończyć już niedługo, w ciągu miesiąca. Potem musimy zrobić przetarg, wyłonić wykonawcę i wykonać te budynki. Więc wykonanie tego, to nie będzie takie w optymalnym czasie postawienie obiektów plus oddanie ich do użytkowania to jest 3-4 miesiące. To jest samo wyłonienie obiektów, prawda? Wiadomo, że to jest... Teraz mówię, że o jakichś tam projektach, nie projektach. A wy jeszcze nie macie placu, a już wy projektujecie coś. Co nie macie na to pracy? No to niech mi pan wytłumaczy, na którym tam w tamtym miejscu placu, jak teraz się nie można pomieścić, to że pomieścicie jeszcze to wszystko. I wy cały czas obiecujecie, że od fabryki weźmiecie jakieś działki, to które jeszcze nawet nie wiecie, kiedy weźmiecie, czy weźmiecie, a wy już chcecie tam nas wsadzić. Co jeszcze nie macie gdzie nas wsadzić? Ja nie mówię o lesie, tylko o działka, które od fabryki chcecie wziąć. Co jeszcze nie macie? Jak można wykonywać czegoś w projekcie, nie ma tego miejsca, na którym się to będzie wykonywać? No, to jest ten kostka wysypana. Nie, no to tam już jest zapach. Chcecie takie powietrze? Jak pokażę to na kostce balionu, to pożądam do pani strzelania. Namioty. A gdzie pójdą namioty? A gdzie pójdą namioty? To jest wyrzucenie jednych i drugich. Znaczy, no, chcecie nas skłócić z kantarzami. Bo jak my dostaniemy miejsce, to tamci nie będą mieli się gdzie pójść. Ja bym chętnie chciała w takim lokalu sprzedawać. Naprawdę, bo mi się marzy coś takiego. Ale żeby to było, żeby nie skłócić, żeby to było jakoś wszyscy mieli. Bo naprawdę, pewnie, że byłaby inne warunki pracy. Na kostce, tak jak u mnie, woda, studzienka, ja mam bardzo złe stanowisko. Nieraz doły, nieraz się mi klientki przewróciły i marzy mi się naprawdę, żeby w jakimś innym domu, żeby funkcjonował. Tak, tylko proszę pana, to, że my chcemy, to nie znaczy, że do nas przyjdzie klient. Pan, co pan weźmie? Na powrocie, na łańcuchu pan weźmie klienta? Nie przyjdzie, proszę pana, bo klient jest wygodny. Tak, przyjdzie. Tak, przyjdzie klient. No, ciekawe, czy pan to da taką gwarancję na to. Ładnie to wygląda zza biurka pana. Wracamy cały czas do tego samego tematu, gdzie wszystko w mojej ocenie zostało już powiedziane i nic nowego nie widzimy. Dlatego macie państwo pewne uwagi, my tutaj rozpatrzymy te 15 metrów, ale ze względu na to, że ja uważam, że nie wszyscy z państwa będą zainteresowani 15-metrowymi domkami, to ja bym proponował, żeby te osoby, które chcą mieć 15-metrowe domki, zgłosiły nam to, to wtedy zobaczymy. Uważam, że powinny być jedne 15, drugie 12-metrowe, bo wydaje mi się, że nie wszystkim państwu są potrzebne domki 12-metrowe. To mamy jakoś tam licznie te uwagi zgłaszać? Możecie po państwo, ile? Tydzień czasu? Ale nie jedna osoba. Jaki koszt tego 12-metrowego? Takie same jak na stałym prawda? Więc... Tak, to za ten sam plac to wy tam na darmo nadacie te nowe domki? Nie zadam. No to widzi pan, no to jaki? Czyjdzie w tamtym będzie praktycznie tak sam jak powiem. No właśnie. Pytanie jest takie, jaki koszt jest w ogóle tej inwestycji, bo skoro to już w gruncie rzeczy zostało przez radnych zatwierdzone, jakie pieniądze są przewidziane tutaj? No? 400 000, 450 000 jest przewidziane na wszystko, na projektowanie i na robienie. Pan jest tak poinformowany, że kolega pan musiał odpowiedzieć. Ile jest kasy na to? Bo na początek, na początek przeznaczyli, uważaliśmy, że 200 000 wystarczy, ale potem po wstępnych kosztorysach wyszło więcej, nie byłem pewien tej kwoty. Na początku planowaliśmy 200 000, takie mieliśmy oferty, ale żeby to były domki lepsze, wyższej półki jakościowej, to one będą troszkę większe, bo nie chcemy robić coś takiego z dykty, które się rozwali za chwilę i będzie straszyło klientów. Dlatego na tym to polega. Proszę państwa, to ja bym miał taką prośbę.
Jeżeli Państwo chcecie mieć 15-metrowe domki, proszę zgłoście, niech się te osoby zgłoszą do Pana Łukasza. On zobaczy, ilu chętnych chce mieć większe domki i zrobi nowe rozplanowanie tych domków i ewentualnie zrobimy projekty na kilka domków 15-metrowych. Część będzie tych 12-metrowych. I to proszę zgłaszać do Pana Łukasza. Myślę, że jest tydzień czasu. Teraz tak. Chciałbym zrozumieć Państwa, że nie będzie handel. Nie wierzcie mi Państwo, handel będzie, ponieważ ludzie, którzy będą chcieli kupić drogę na targowisko, zawsze znajdą. To nie jest tak, że handel zamrze z tego powodu, że targowisko będzie w innym miejscu. Targowisko w Kraśniku było przenoszone wiele razy i ten handel trwa. Jest mały kryzys, ale chcemy, żeby te warunki były w handlu lepsze i żeby to była estetyka lepsza, żeby ludzie z większą chęcią chodzili na targowisko. Dlatego czekamy na Państwa uwagi. Proponuję zakończyć na tym dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję. Może wróćmy do modernizacji starego targowiska. Czego my się upieramy o przenoszeniu kogoś na siłę? Tego na spotkanie tego tematu. Tylko, że wie Pan, wy robicie coś na siłę, przenosicie tam na tamto targowisko, co nikt nie chce tam pójść. A wy robicie to na siłę, zrobicie jedno niefunkcjonalne, zrobicie dalej budki, które będą dalej niefunkcjonalne i będzie po prostu to, że tam nas siłą wywalicie, tam pohandlujemy pół roku, rok czasu i każdy swoje zamknie, bo nie będzie stać go na utrzymanie tych waszych domków i teraz będzie to stało dalej niefunkcjonalne. W tej chwili rozmawiacie, a przyjdzie, że postawicie na tamtym nowym targowisku nowe garaże i wy to samo zrobicie siłą, tak jak Grunkiewicz was w Warszawie. Niczym się nie różnicie. I tym samym się pan różni od. No ale dobra, wybudujecie te domki, weźmiecie, a co z innymi ludźmi? Właśnie. Zostaną na tym targu, ale zostaną na tym targu? No, ja bym nie była taka pewna, proszę pana. Bo pan jednych wyrzuci, a co pan zrobi z drugimi? Łatwo to tak mówić za czyjegoś biurka. I przed wyborami. Wciskają. Po co nam to? Jak my się na to nie zgadzamy? To jest tylko takie kręcenie kotka. Zapytajcie się. Słuchajcie, to jest wszystko w rękach. W ogóle powinniśmy wystosować apel do radnych. Do radnych, jest telewizja. Zebrać ludzi na my takiej uchwały nie podjęli. Czego wy nie rozumiecie tego? Myśmy nie podjęli o likwidacji starego targowiska, ani o budowie nowego. Oni tylko prosili o zabezpieczenie środków pod budowę. Ale to nie jest decyzja. Musi być koncepcja, musi być plan, musi być akceptacja społeczna. Wtedy dopiero. Także, drodzy Państwo, nie ma tego. Droga Pani, ja tu nie jestem dla kampanii. Absolutnie. Ja chcę usłyszeć, co planują. Bo urzędnie się nie mogę dowiedzieć. Ale proszę pana, pan burmistrz mówi o tym, tylko mówi o budach. Ale Państwo, co mają. Przyjrzyjcie sobie te rysunki. Zobaczcie, budynek 12 metrów. Powierzchni dla klienta jest około 3 metrów tylko. Na 3 metrach proponuję, żeby ktoś spróbował dokonać swobodny zakup. Będziecie mieli tylko powierzchnię magazynową. Mówi się o tym, że możecie na zewnątrz. A czy za wystawienie towaru na zewnątrz będziecie płacić dodatkowo? Tak, czyli płacicie za pobudowane magazyny. Kolejna rzecz. Zobaczcie, jakie tam jest doświetlenie. To. Dojdzie wam koszt energii elektrycznej. Zobaczcie, jak wam urosną koszty funkcjonowania. Tak. Czy to jest adekwatne? Po co tak dzielić? Zobaczcie w stosunku do placu, jaka jest powierzchnia zagospodarowana na część handlową, a jaka jest na część komunikacyjną na obsługę klienta. Są anomalia tutaj są. Ale burmistrz, rada. Teraz tak, kto będzie wam zabezpieczał towar w środku? No okazja dla złodziei na pewno tam będzie. To są anomalia, to my to wiemy od 2 lat. Nikt wam tego nie zabezpiecza. Jest takie pytanie, no bo na dzień dzisiejszy, jak to tak, jeśli chodzi o formę prawną wygląda? No bo z tego co nam wiadomo,
dwa miesiące temu Rada właśnie zatwierdziła ten projekt burmistrza. Plan budżetu, to jest co innego, plan drogi panie. Tak, tak. Proszę pana, tam jest kupa inwestycji, których oni nie zrealizują. Jeżeli nie zatwierdzimy, to potem powiedzą, że radni nie przeznaczyli środków na budowę ulicy, nie przeznaczyli na budowę remontu żłobka czy innego, jeżeli tego nie zrobimy. Teraz pokażcie mi z tych inwestycji, ile procent jest wykonanych z tego. Tu raptem inwestycje wcześniej zaplanowane, słyszeliście, co się stało na poprzedniej sesji. Radny Madej pokazał dział 700, ja pokazałem dział 900. Inwestycje zniknęły, wyparowały. Nikt nas nie powiadomił. Jest kolejna metoda. Muszą. Ja z tego co wiem, ale coś tak mi się wydaje. Ale jest normalna droga konsultacji. Najpierw się konsultuje z nami. To jest dla was, a nie dla nich. To jest pomyłka. To jest ze środków publicznych budowane. Nie z ich kieszeni, tylko z naszych i z waszych kieszeni. Taka prawda. No a co będzie, bo w tej chwili z tego co wiem, to radni, jeżeli przegłosują, będą mieli większość, jesteśmy sprzedani. Nie, droga. Nie mogę. Radni nie. Drodzy Państwo, ja się zapytam, nikogo z nas nie zaproszono dzisiaj, nikogo. Możecie się Państwo dowiedzieli o nas. Tak. Ja miałem tylko posłuchać tego, ale tak myślę, że w pewnym momencie nie wytrzymałem. Bo jak się zaprasza tylko 20 osób, to gdzie reszta? Właśnie, na przykład ja mam tylko na. To co, nastąpiło naznaczenie, kto może tam zdobyć prosiga, a kto nie? Jeżeli 20 osób, no to da się wnosić, a nie ja. Ale się na taka pani, pani ma rację, urząd pani odmówił, tak pani bardzo ja pamiętam. Ustawa do dnia dzisiejszego zabrania wspierania, fundowania, refundowania kosztów na działalność w handlu obozie. Do tej pory tak jest. Pani ma rację, to tak powiem. Tylko droga pani, my co roku około 180 miejsc w kościół refundujemy, ustanawiamy. Ile miejsc powstało w strefie? Chyba zero. Jedno. Tak, proszę bardzo, jeżeli pan burmistrz tak odpowiada, ja powiem tak, my chętnie się przyłożymy do tego, żeby dopomóc tutaj na targowisku, żeby to zmodernizować, tak jak wy chcecie. Wy powinniście siąść i powiedzieć, że mniej więcej tak i tak. Ja bym tak szczerze, ja taki zabudownik, pani rada, przyjął. Pani rada szybko, żeby przez wyborami. Zobaczcie, jak powstają sklepy wielkopowierzchniowe. Jak najwięcej towaru, jak najwięcej do wystawiennictwa, a nie, tam nie ma działek, tam nie ma boksu, a was porobili boksy. Zobaczcie, ile wy tracicie na powierzchnię umywalki, na lodówki, tak. I każdy musi to mieć, bo co to wykorzysta, czy nie. A tylko 3 metry dla klienta. Życzę powodzenia. Ja mogę takie zdanie. My wszyscy powinniśmy powiedzieć nie. I wtedy burmistrz powinien się z nami mylić. Ale oni się z nami nie mylą. Zobacz, co było pierwsze. Trzeba powiedzieć nie, powiem tak. Ja na pewno gwarantuję, że burmistrz Szybiński próbował to powiedzieć i nie zrobił. Bo się opamiętał się, że to nie tędy droga. Opamiętał się. Na co? Jeżeli to jest teren PSS, a ten pod fabryką czym jest, też ich jest, to tam mogli wejść w negocjacje, żeby posiąść, a tu nie. A komu płacicie podatki? No miasto. Nie PSS-owi? Nie. Zobaczcie. Ale posłuchacie. Czyli miasto dokłada do tego, co się będzie zadawać. Oni mówią, że to starcy. Przecież płacimy te pieniądze, powinny być przeznaczone na modernizację. Tak, skoro i to starcy. Tak, środki powinny być charakter celowy. Taka prawda. Ale moje pytanie jest burmistrz. Proszę Państwa, mówi się o tym, że obraz jest taki, a nie inny tego. No jeżeli komuś jest nie stać na postawienie witryn, szklanek i tak dalej, bo jego koszty i te są wysokie, a zysk jest niewielki, no to przecież witryn nie będzie stawiał. Wygląd to jest taki ze względu na to, że jest taka sytuacja ekonomiczna. Druga rzecz się mówi, że pójdzie do tego. Dlaczego ludzie przychodzą stać na wojsku? Że nie do końca. Oni sobie przyjdą, u was sobie porozmawiają, bo oni mają nawyki, przyzwyczajenie. To co, raptem trzeba tych ludzi, że tak powiem, oduczyć tego wszystkiego, tej wiedzy. My jesteśmy lekarzami. Proszę panią, w sklepie, w markecie nie ma tak, że z pracownicą się porozmawia, czy ona coś doradzi, czy pokaże i tak dalej. Nie ma tego. Tu jest. Czyli to jest uzupełnienie tego, czego tam brakuje. Oni mają ulgi podatkowe, wy nie macie. Taka prawda. Ja z tym skarbem po raz pierwszy chodzi i nagle przypadek.
mamy się wyżalić. I oni przychodzą i oni nam opowiadają swoje problemy. Kto tam słuchaj? A tu już mówi, że tam na pewno klient. Ale tu się zrobiło, no, to co mądro. Tu jest blisko apteka. Do starostwa jest blisko. Jest miejsce do parkingu, a tam nawet zaparkować klient. Bo podjedzie policja, będzie mandat wysypać, tak jak było w sobotę. Tak jak było w sobotę. Co mają, mieli produkty rolne, to skasowali. I tu praktycznie targu nie ma. No to, to jest na sytuacji. Ja bym też wybudował hotel, a tam nie mieszka, bo nie ma potrzeby. To postawi tylko po to, żeby stało, żeby zainwestować środki. Ja powiem tak, ja ciągle liczę na to, że pan burmistrz rozpatrzy te uwagi tu państwa, bo jest taka szansa. Na pewno, powiem szczerze, nie będzie to żaden powód do tego, żeby uznać się słabszym. Wręcz odwrotnie, to jest objaw mocy, że wysłuchał się i uznał się rację. To jest bardzo dużo racji, panie burmistrzu. Ja przepraszam, ja żałuję, że pan nie zechciał nas zaprosić rady. My byśmy panu nie przeszkadzali, ale przynajmniej byśmy poznali realia tej sytuacji. Jeszcze raz mówię, to spotkanie było w kwestii technicznej, a nie w tych kwestiach, które państwo... Panie burmistrzu, czy pan uważa, że moja wiedza techniczna jest zbyt niska? Zrobił pan, chciał pan zrobić z tego wiedz polityczny i lansować swoją osobę. Ja mam pytanie. Także traktuję to, jakby pan chciał zrobić swój wiedz polityczny i wesprzeć swoich kolegów w kampanii przeciwko burmistrzowi. Ja pan poprze tygodnie. Ja mam pytanie. Dzisiaj przed telewizją powiem, że szanuję pana burmistrza za odważną decyzję, którą dlaczego się pan nie ustosunkował do odpowiedzi, jakie udzielono w starostwie, w urzędzie pracy pani? I nie odniósł się pan do tego. Odniosłem się, ja pani wytłumaczyłem. Panie burmistrzu, przede wszystkim w starostwie pani powiedziała, ustawa nie zezwala finansowanie handlu okrutnego. Pani mówiła sama, że ma pani fatalne warunki dookoła tego swojego pawilonu. Ale już pana zgadza się, że pani chciała, tylko nie ma nie w takiej lokalizacji. Nie lokalizacji. Każda lokalizacja na terenie miasta jest dobra. Zakończyliśmy już spotkanie, a nie ma sensu kontynuować. Jeżeli będziemy rozmawiali na temat, czy przenosić, czy nie przenosić, na ten temat będzie rozmowa. Dobrze, no ale to... Ale to ma pan pawilon na targowisku? Tak, ma. Który? Dwa nawet. Nie tylko jeden, tylko dwa. Ale ja nie chcę tego w tamtym miejscu, rozumie pan? Ale no i widzi pan teraz ręce rozkłada i pan mówi, że nie będzie Warszawy, tak? A jak nas siłą wysadzicie, na przykład wyekspitujecie z tego targowiska, że co, umowy nie podpiszecie? No i co, pod końcem roku będzie out, tak? I albo na nowe targowisko siłą, albo nie, tak? Targowisko będzie nieczynne. No i dlaczego wy tak właśnie podchodzicie do tego? Czego nie chcecie rozmawiać nad tematem modernizacji, żeby starego targowiska? Chcecie coś dla nas zrobić, tak? Dlaczego nie chcecie zmodernizować starego, tylko że na siłę na nowe nas przyszliście? Żeby zmodernizować targowisko, trzeba go zamknąć. Dobrze, ale to czego nie rozmawiacie nad zamknięciem na przykład na miesiąc, dwa starego modernizujemy? Dlaczego nie rozmawiacie? Proszę państwa, skończyliśmy. Ale widzi pan, dlaczego pan teraz nie odpowie na przykład na temat tego, jak my godzimy się na miesiąc, dwa zamknięcia? Decyzja, ale bez naszej wiedzy, bez naszej zgody, czy chcemy, czy nie chcemy. I pan porównuje się do Warszawy. Czym się pan różni teraz od Dronkiewicz-Walcz? Niczym. Czy kiedykolwiek uzgadniano z państwem przenosiny z jednego do drugiego miejsca? Ale co pan porównuje lata 80. i dawny targ? Ale powiem panu kiedyś. Kiedyś się płaciło bilet wejścia na targowisko. I był taki handel. A teraz się wychodzi do klienta, a nie ucieka się od klienta. Widzi pan różnicę? Będziecie państwo. Widzi pan różnicę, że była tylko targowisko i sklepy PSS-u, a teraz jest dwie Biedronki, Lidl, Stokrotka, Groszki. Widzi pan różnicę? Kiedy one zostały wybudowane? Ale widzi pan różnicę? Kiedy dobrze. Te sklepy zostały wybudowane? Dlatego my nie chcemy uciekać do lasu, tylko chcemy wychodzić do klienta, a nie cofać się od klienta. Taka jest różnica. Czy te sklepy wybudowano tylko w Krośnicach? Ale to, dobrze. Powiem panu tak. Ale dobrze, ale czego dajcie na to? Pan mówi, że tylko w Krośnicach. Dlaczego na przykład w mieście Puławy jest targowisko miejskie usytuowane w mieście, w samym centrum, a czego w Kraśniku jest wywalone pod las? A w Połańcu gdzie jest? No a gdzie jest? Na samym końcu miasta przy wylocie. Ale jakie to jest targowisko? Ale jakie? Nie dla handlujących codziennie. Ale handlujących codziennie? Nie handlują codziennie. Niech pan już głupo
nie opowiada, że w Połańcu odbywa się targ codziennie, bo w Połańcu jestem raz w tygodniu, co tydzień i jeszcze nigdy nie widziałem, żeby w piątek przed południem ktokolwiek tam handlował. To niech pan głupot nie opowiada, bo to może pan mydlić oczy, ale sam sobie, jak pan w to wierzy. Rozumie pan? I niech pan nie opowiada, że targ codziennie odbywa się w Połańcu, bo dla targujących codziennie to jest targ zawsze w centrum miasta, a nie na obrzeżach. I niech pan głupot nie opowiada, bo jeszcze pan może w Staszowie też jest targ na obrzeżach, tak? Bo codziennie się odbywa targ. No i co? Odbywa się codziennie? Nie byłem. Gdzie? No to może pan pojechać. Był pan w Połańcu, odbywa się codziennie? Wtedy, kiedy przyjeżdżałem. No to wtedy, kiedy pan przyjeżdżał. To i w czwartek się w Janowie Lubelskim odbywa we Frampolu. W jakie dni? Ale nie codziennie. A u nas w Krasniku codziennie się odbywa we wtorki i w czwartek. To w starym, ale nie na Fabrycznym. A na Fabrycznym, a głównie chodzi teraz o Fabryczny. A nie o Stary czy o Połaniec. Powiem panu, będzie funkcjonowało nawet tak. I widzi pan, pan nie chce rozmawiać o modernizacji, tylko na siłę o przeniesieniu, bo macie nóż na gardle, bo macie kontrolę z Urzędu Marszałkowskiego o zwrot kosztów niewygospodarowanego targowiska. Nie ma takiej kontroli. Ale będzie, na pewno będzie, bo się tego boicie i na siłę chcecie nas to uszczęśliwić. Proszę pana, targowisko zostało wybudowane. Ale dobrze, nie pan... Dobrze, jedno nie funkcjonuje. Dobrze, ale niech mi pan wytłumaczy jedną zasadę. Jak tak niby rozsądnie rozporządzać. Przepraszam, bo chcę tutaj nie jestem zamykać. Dobrze, ale rozmawiamy. Ja wiem, ale zapraszam tutaj. Ale tam telewizji nie będzie. Ale ja rozmawiamy. Mają państwo problemy. Ale widzi pan. No widzi pan, czego się pan boi tego powiedzieć? Ale dlaczego jak na przykład, czego jest jedno przy ulicy Fabrycznej targowisko niewykorzystane w należyty sposób? Dlaczego jest pchanie na siłę pieniędzy? A dlaczego nie bagno? A dlaczego nie jest wykorzystane? Bo nic z nami tego nie konsultował, to jesteśmy głównie tym zainteresowani, rozumie pan? Nie przenieśliście się pan. Nie, bo nawet nikt nie konsultował z nami przenosi, co będzie, czy ktoś będzie chciał, czy nie. Rozumie pan? Bo wy to robicie wszystko poza naszymi plecami, wszystko na siłę. Ale pan mówi tam do kamery. No, ale ja się nie boję kamery, tylko pan ucieka cały czas od kamery. Bo ja się na początku spotkania nie podbiegłem do kamery i nie mówiłem, żeby nie było kamery na spotkaniu. Tak? Bo pan się boi, bo ma pan coś do ukrycia. Ponieważ telewizja nie przekazuje... Niech pan nie drze się, dobrze? Nie drę się, ale tak samo obiektywnie przekazuję to, co pan mówi i każdy zna. Niech pan nie krzyczy, ja mam, nie mam kłopotów z uszami. No ciekawe. Nie chciałem, żeby była telewizja Kraśnik. Dlaczego? Ponieważ telewizja Kraśnik nie przekazuje obiektywnie spraw o mieście, o tym, co się dzieje. A dlaczego nie obiektywnie przekazuje? Tylko przekazuje to w krzywym zwierciadle. Niech pan sobie popatrzy. Ale każdy jest inteligentnym człowiekiem, jak ktoś na coś patrzy, coś ogląda. Ale każdy, kto ktoś inteligentny ogląda w telewizji Kraśnik, ale w telewizji Kraśnik, jeśli ktoś inteligentny to coś ogląda, to jest sam w stanie wyciągnąć wnioski z tego, a nie tylko, że pan coś mu narzuci. No tak jest różnica. A niech pan nie krzyczy. To dlaczego pan mówi, że telewizja jest nieobiektywna? Telewizja Kraśnik była niezaproszona na to spotkanie, ponieważ było to spotkanie techniczne na temat parametrów domu. I tyle. Jeszcze raz to mogę powiedzieć. I twierdzę, że telewizja Kraśnik jest nieobiektywna i źle pokazuje sprawy realizowane przez miasto. Nieobiektywnie. Tylko ktoś inteligentnie jest w stanie sobie wyciągnąć z tego wnioski. Politykę, realizuje swoją politykę. Tak samo jak i wy. Tak samo jak i wy. Realizujecie swoją politykę bez konsultacji. Realizujemy politykę, żeby w mieście było lepiej. Właśnie widać, jak się robi lepiej. Widać, jak się właśnie robi lepiej. Przez ostatnie od czasu wyborów jest tak lepiej, taka poprawa w mieście, że się żygać chce. A czym to się różni, jak tam nad Zagierka Warszawa to było? Warszawa jest inny przypadek. Czy wojny to było? Możecie, ale to ale bardzo zrobiły, jak się z lekarzem, to niech nie decyduje za kobiety. I on został czasowo udostępniony. Natomiast tu decyzją urzędową było przeniesienie targowiska. I co trochę takie ja tylko powiem tak. Dla mnie to jest przykład tylko tego, że wam powiedzieć, i my musieliśmy decydować o tym, żeby obniżyć, czy nie obniżyć. Tak, tylko pytanie numer 1. To po co było podatki podnosić?
kiedy one są nie do zrealizowania, po co wirtualne pieniądze operować w budżecie, kiedy ten pieniądz nie trafia do budżetu? Jeżeli brakuje środków na to, żeby budować, to chce się na zasadzie takie, że tak jak Włodarczyk mówi, dobra, rodowe srebra, wyprzedać, no to sorry, przepraszam. No to widzisz pana, nikt od samego początku, nikt się gdyby z nami nie liczył, nie liczy, nikt z nami nic nie konsultuje, tylko właśnie w ten sposób. Wszystko jest opracowywane i później wychodzą naprzeciw nam, ale to generalnie nie ma pieniędzy w budżecie. Przedstawiane. Tak samo było przy budowie targowiska i pan Zbyszek Dżuga jeszcze pamiętam, no jak się spotkało to z takim gremialnym sprzeciwem, ten cały projekt, no to pamiętam jak gdzieś, jak rzucił papierami i stwierdził tak, że no gdybym wiedział, no bo on myślał, że po prostu my będziemy tak strasznie szczęśliwi, zadowoleni, z entuzjazmem podejdziemy do tego. Gdybym wiedział, że w ten sposób to będzie wyglądało, to mówię, w ogóle bym nie budował tego nowego targowiska. Tamten plac bym, mówi, sprzedał, tam by był pod supermarket, a tutaj, mówi, na baladyny to bym zamknął. No to ja mówię, to gratuluję pani burmistrzu, kilkudziesięciu osób w urzędzie zatrudnienia. A on mówi, o przepraszam, no inwalidów bym zamknął. I takie jest cały czas po prostu podejście do nas, do umarza się podatki bogatym z tego, co brnąć w tym temacie. Pieniądze powinny iść do kasy miasta. Ile umorzy ludziom że podatki? Może miasto się nie chce przyznać do błędu, że raz popełnił błąd, to jest tamto i teraz dalej stopnie. Jak ty chorowałeś, miałeś wypadek osoby, chorowałeś, byłaś w szpitalu, to by nie chcieli umorzyć podatki. Nie zamknęłaś, nie płaciłaś czynszu. Więc wypowiedz. Tutaj ten pan, nie pamiętam, jak tą funkcję pełni przy burmistrzu. Nie umorzymy. Zobaczył matematykę, że jest tutaj kwestia zero-jedynkowo poruszona. Prawda? I że tutaj ta sytuacja nie ma miejsca. Ja bym powiedział, że właśnie to jest sytuacja zero-jedynkowa, bo nie ulega wątpliwości, to każdy z nas wie, no każdy jest, ma doświadczenie w tym handlu, że owszem, tam się będzie sprzedawać, ale na pewno obroty nie będą takie, jak są tutaj. A tutaj już niektórzy no tak ciągną, można powiedzieć, ledwo-ledwo. I drobne zapijanie jakieś w obrotach, no to będzie po prostu... No bo każdy liczy, że może się coś zmienić. Co było takim katalizatorem? Ta sytuacja, która wynika na sesji, kiedy pani skarbnik ujawnił, że tak powiem, plany sprzedaży nieruchomości, bo byliśmy zaskoczeni, bo jej się faktycznie wywało. Proszę pana, można sprzedać ten plac. Kto dopina, bo jeżeli kto chodzi, to chodzi. Przyjdzie kobieta po pracy, ma troje czy dwoje dzieci, ona nie wie w co ręce wsadzić. Ona nie będzie miała czasu do kina. Zrobione są karty. Czego wiadomo, że można wszystko było wyremontować? Nie może kart sobie wyrobić, bo musi być cała rodzina. Ma troje dzieci. Dopiero się mówi, że to jest plac miasta, już się mówi, że to jest plac PSS-u. To właściwie w tym momencie jak to jest? To jest plac, to jest teren to jest? Miasta oddany w dzierżawę PSS-owi, tak. Czy to jest teren PSS-u oddany w dzierżawę miastu? Jak to jest? Bo ja, jaka jest tak, sytuacja prawna tego? Że słyszę, pan było powiedzenie takie, że dyskutujecie o technicznych warunkach budynków tych obiektów handlowych, czy tych kontenerów. A o tym nie, no przepraszam, ale jak można mówić o czymś, co ma powstać na jakimś określonym gruncie, przy określonych warunkach ekonomicznych. No bo teraz pytanie, czy tam te wszystkie grunty są własnością miasta, też pytanie. Jeżeli można było negocjować warunki przejęcia na własność poprzez kompensatę bądź oddanie innych, to tak samo można było tutaj negocjować. No ale jeżeli sytuacja to jest takich jest patowa, no, kiedy ja właściciel... Jest... Państwo płacicie podatki do Urzędu Miasta, a grunt nie jest... Do Urzędu Miasta płacimy. No tak, to od nieruchomości podatek płacimy. Nieruchomości, dzierżawa, zamówki. Że PSS oddał wieżystą dzierżawę miasta. No to wtedy dla mnie jeszcze tam w miarę logiczne by było, bo płacimy za dzierżawę miasta. Ale dzisiaj tak jakby odwrotna wersja jakaś. No ludzie, dokładają do nas swoje kieszenie. To jest teren. No tak, powiedziałam przecież Połem, ja teraz przed kamerą. Społem to jest teren. Anka była świadkiem. Wieczyste użytkowanie jest Społem. A miasto? Jest właścicielem. Jest właścicielem. Ale czy komuś no to ja to właśnie nie wiem. Tylko, że oni mają prawo pierwokupu. No to ale okay, dopiero po 99 latach. Ale jeżeli chodzi o kwestie środków, jakie wpływają w dzierżawy, no wpływają. Ale z nieruchomościami ja tu nie jestem specjalistą. Jak ja handlowałam, to ty jeszcze na nocnik robiłeś, że tak masz do gadania. Ale myślę, że skoro miasto chce sprzedać działkę, dobra, niech sprzedają. Ale co on z tą działką zrobi? Postawi ludziom przed blokami markę. Bo taka jest prawda.
Nieważne. Zbieraliśmy podpisy. Jest tyle klientów, musimy się leczyć z tymi klientami tak samo. Bo to są my z nich żyjemy. Drodzy Państwo, tak, to co ja mogę powiedzieć. Na pewno ja nie mogę ze wszystkim gwarantować, ale wyrażam swoje opinie. Na pewno radni nie pozostawią tego bez odwiedzenia. Ja nie spodziewałam się, że będzie taka tutaj spontaniczna i taka zmasowana reakcja w ogóle społeczności krasińskiej, bo to jest, to jednak potwierdza to, co wy mówicie. No radni nie się liczą z tym, ja bo myśmy ich wybrali, niech nam wód pod nogi nie rzucają, bo wy się pożegnać z kadencją. Ja dalej uważam, że tutaj ten temat faktycznie staje się tak mocny i ważki do tego, żeby nawet stał się podmiotem tutaj do zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym. I nie wtedy wszyscy przyjdziemy i nie muszę za swoje, a nie radni za naszymi. Bo myśmy ich wybrali, mają posady, ciepłe, my marzniemy na mrozie. Teraz ja wolno. O, ja wolno, możemy sprowadzić. A co? Ciekawy temat. Ona jest wrażliwa, to kobieta. Najpierw Burmistrz obiecał, później 4 miesiące się właśnie, żeby doszło. Czy kiedy byli też jakieś spotkania, byli też proszę. Nie chodzi o leżenie, tylko chodzi o to, że każdy coś tam płaci i każdy sobie żyje z tego. Szanowni, tylko że wiemy, tak. I to, to jest dla nas bardzo bolesne, bo że po prostu no jest zatwierdzany później taki, a nie inny projekt budżetu, jak gdyby po prostu sprawa była nieznana. Sprawa, ale no, co będzie znana. Z tego, może na przykład, jak w radnym tak dogłębnie, ale nie powiem, każdy zamyka budki i co wtedy? Idziemy do pośredniaka na Gruniu. No dobrze, ale to żadnoście niepoważne, a co ich to obchodzi? Poczekamy, czy ci da. Co tak, ich to obchodzi? Da to Gruniówki pół roku. A po pół roku do samopsu pójdziesz. Co ich to obchodzi? A co no, to dla nich obchodziło, co by nie robiło? Tak jesteś, ty zakaż i kurze i do roboty, no, bo tak będzie. Tylko gdzie? Właśnie, to jest pytanie, gdzie? Nie obchodzi, bo posady mają, to są osoby, tak liderowały tutaj i tego. Ja uważam, że jednak nastąpi takiego spotkanie, które spowoduje tutaj reakcję z naszej strony i ja będę chciał tutaj z Państwem mieć stały kontakt i na pewno dojdzie do tego, że ten temat będzie się, żeby został upubliczniony przede wszystkim. Bo, ja uważam, że powinien jeszcze dzwonić czy napisać do Jaworowicz. To jest naprawdę kobieta bardzo przystępna. Ale, druga pani, ale my to możemy na miejscu zrobić. No tak, na razie nie. Na razie nie. Jeżeli będzie nie moc na miejscu, to wtedy trzeba szukać pomocy na miejscu. Zgadza się. Najpierw sam tutaj załatwię. To nie jest też chlub dla naszego miasta, że kolejny taki specjalny z posłanki. Ale dla nas wstydu nie ma. Tak. Dla nas nie ma. Tak, ale to jest moje. Dla mnie jest to wstyd. No musimy się też z nim spać. Też identycznie, bo telewizja Krasik się wtedy pani tam pojawiła. No identyczna była reakcja pana burmistrza Żugaja, no, gdyby w tym temacie jest stabilny, można powiedzieć. I nic się nie zmienia. Ale to jedyne. Pan burmistrz boi się mediów. Nie boję się mediów, tylko proszę państwa, tak naprawdę. Część z Państwa na tygodniu handluje na targowisku na ulicy Balladery, a na sobotę i niedzielę przychodzicie na targowisko. A my nie jesteśmy. Nikt z Was? Nie, nikt z Was? Nie. Jak z budami się nie wypłynie? Nie, nie, nie. Część osób, które handlują, każdy ma samochód, żeby się nie przychodzi. Nie powiedziano, że część z Państwa na tygodniu handluje na Balladyny, a część to z tych nie ma, no ale tam jest to i pani burmistrz, nie ma sprawy, słuchajcie, to z Was. Pan tak nie handluje? Tak, handluje. Pan handluje w soboty i niedzielę? Nie, codziennie. Codziennie. Cały tydzień, 7 dni. I na pewno wcześniej, jak pan u władzy był. Pan, w jakikolwiek domu. Z tego co wiem, to pan nie ma już umowy na pawilon handlowy. Pan wypowiedział. Nie, mam akurat dwie. Także to jest pan tak poinformowany, to znaczy, jako kosztan bonowy, tak samo o tym, kto jest na spotkaniu, kogo nie ma. Nie, mi powiedziano, że miał pan więcej. Ale to mówię, panie burmistrzu, nie ma koło słuchań, tylko samemu się coś zainteresować, sytuacją tych ludzi. Ja mam od tego. No to widzi pan, ma pan od tego ludzi, to panu źle informacje przekazują. Ja powiem tylko tyle, jeżeli pan burmistrz przygotuje projekt uchwały, który będzie zezwalać na dalsze funkcjonowanie tutaj na targowisku, obiecuję, że poprzemy ten projekt. Na pewno. My zgodzimy się na wszystko. Tak. Pani, ale za nowe budki, dlaczego nie mogą te nowe budki ustawić na starym targowisku? Tak. Zgodzimy się z moją stroną, jeżeli jak nie nowe, żeby było ładnie, estetycznie. Jeszcze i tam ci się zmieszczą, od fabryki. Jeżeli pójdą na obrzeżami. Bo wtedy fajno wąt, naokoło obrzeżami, wtedy środek jest. Możemy się zgodzić na wszystko, ale
Oczywiście i pan burmistrz wtedy będzie miał możliwość chodzenia po prostu jeszcze z podniesioną głową, no bo w końcu sam obiecywał. I robi zakupy na targowisku na Tak, sam obiecywał, że jeżeli pojawią się środki w budżecie miasta, to będziemy stare targowisko sukcesywnie modernizować. Środki się pojawiły, no tylko, że trzeba słowa dotrzymać, a nie wykorzystywać je w miejscu, na które jest sprzeciw, tak gremialny sprzeciw. Jeszcze decyzja nie jest podjęta, to można zawsze to skorygować. Nie mówili, no że to jest, bo tam się nie przemoczą. W sobotę, w niedzielę targują. Ludzie przyjeżdżają, znamy te, ale może no tutaj jest mowa o ludziach, którzy ładnie przyjeżdżają, to jest na trawie, gdzie na tym zarabiają, tak? Miejsce to nie jest trafione. Potem co, usunęli wódki, to poszli na miasto, wynajęli sobie lokale. No, a nie poszli, ale iść tam się założyło. No bo ludzie mają dosyć, bo w takim wydaniu po prostu w jaki sposób można stabilny biznes prowadzić, chociaż trudno ten nasz handel biznesami nazwać, prawda? No bo wiadomo, nie jednego się ledwo ciągnie. Ale w takich warunkach, gdzie ciągle jest zagrożenie, że dzisiaj jestem, jutro może mnie nie być, albo gdzieś tam mnie przeniosą pod las, to praktycznie uniemożliwia jakieś normalne funkcjonowanie. Bo mówi, żeby nie stało, pojeździ ten, a fabryczny w ogóle jest miejsce bardzo ciężkie. Łatwo po prostu zawiłka nie ma żadnych inwestycji, nie ma nic. Powiedzmy pańską, łatwo sobie czyimiś miejscami pracy żonglować. Proszę pana, jak pana jest droga, bo ludzie bo jeszcze raz to nie musiałam. Nie, ale ja nie mówię, że 15 tysięcy środek, które powiedzmy bierze pan burmistrz do ręki, to jest za dużo. Nie bierze i 51, tylko że za tym muszą iść konkretne jakieś decyzje dla ludzi, ale kraśniczanie wybrali tego burmistrza, tak, i się on ma liczyć głosami ludzi. A w tej chwili, no to cóż, buduje się targowisko dla ludzi, podczas gdy w rzeczywistości wszyscy kraśniczanie to już chyba wiedzą, że to jest targowisko tak naprawdę dla burmistrza wybudowane. Tylko i wyłącznie pod kątem uzyskania dotacji, którą było bardzo łatwo uzyskać, bo wszystkie gminy, które złożyły wnioski, z tego co mi wiadomo, dotacje na ten konkretny cel dostały, bo to była prosta. Obecna władza śmiała się z poprzedniej władzy, żeby budowali sobie zale. A teraz obecna władza wybuduje sobie targowisko miejskie. Targowisko zostało wybudowane, tylko to jest... Mariusz, ale zale wypuścili raz. Tak, właśnie. Tak to można na dzień dzisiejszy... Tam to pracę zniszczyli. Tam się mówi, że handel, pan burmistrz mówi, że wszyscy się tam przeniesiemy, to tam handel będzie. Dla jednego tego, grobli. Oczywiście, że tak. Tylko jakie efekty będą tego handlu? To jest podstawowa sprawa. Pan uważa, że puszczenie wody to była decyzja burmistrza? Mamy koleżankę, która handlowała na tygodniu. Tak samo jak... Tak samo wie pan, jak wziął sobotę od razu na targowisko. Tak? Powiem panu, był to nakaz wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Ludzie chcieli chodzić na Kurczynowe targowisko po to, żeby zobaczyć. Szły wycieczki, po to, żeby zobaczyć, co tam jest. Ale to była w tym celu, że to zrobi. Do tego jest zobowiązany burmistrz, żeby wykonywać zalecenia organów kontrolnych. Mało miejsca, jeżeli się stragamy po Zostawiają ja się na mnie zamocuję, żeby mi go wiatr nie ściągnął. Co wezmę? Tą kostkę. A czy zbiorni, panie burmistrzu, czy zbiorni był spuszczony? Tak jak decyzja była? Tak. Do końca? Nie. Nie, czy to wszystkie były pewne. Panie burmistrzu, czyli nie zostało zachowane nakaz inspektora. Teraz pan radny ma zarzut do mnie, że nie został wykonany do końca. Nie. A pan mówi, że nie ja się pana pytam. Została mała kałuża. Troszkę wody. A ile było zniszczeń? Ryby, ile radni cała ryba została odłowiona i przeniesiona. Tylko cała ryba było widać, jak woda schodziła, jakim tempie została spuszczona, co pływało na pobrzeżu. Nie było strat ryby. Nie. Nie było. Tylko ciekawe, co te śnięte ryby i w ogóle to było tutaj. Ryby nie wniosły sprzeciwu. Tak. Ryby głosu nie mają, nie? Które śnięte ryby? No to pan burmistrz chyba nie chodził wokół zalewu i nie widział to, co się działo tutaj z tymi rybami. Mówi pan o wiosnie, gdzie co roku na wiosnę po tarle
płotki zdychają. No nie tylko płotki zdychały. Dobrze, już nie rozmawiajmy. No, ale to nie było. To zdychanie ryb nie było. Nie było powodu. Mówię o tym, że jak władza podchodzi do nas, bo obecna władza śmiała się z poprzedniej władzy, że co zrobili, że zrobili zalew niewykorzystany, że tamto. A wy robicie to samo, tylko z targowiskiem miejskim. I tak samo marnujecie fundusze unijne, tak jak dajmy na to, wy mówicie, że Piotr Czubiński zmarnował fundusze europejskie na budowę zalewu, a wy marnujecie jeszcze w gorszym stopniu fundusze unijne na budowę niefunkcjonalnego targowiska miejskiego przy ulicy Fabrycznej. I pan tego sobie nie może, i nie może pan się przyznać do błędu, że źle się zrobili. Zalew był wykonany prawidłowo, nie trzeba by go było... To dlaczego wy nie idziecie poprawnym krokiem, nie bierzecie przykładu Czubińskiego i nie zrobicie we właściwy sposób targowiska miejskiego, jak my chcemy, jak są handlujący, jak są kupcy. Tak. Jak klienci. Tylko jak wy robicie? Będziecie państwo zadowoleni z tak. nowych miejsc. No, tak. W tym momencie pan powiedział, że to jest przesądzone, tak? Że to już jest klamka zapadła, tak? Nie ma żadnej dyskusji. Idziemy po to biorąc. No w tym momencie pan powiedział, że będziecie. To już, no to już żeście zatwierdzili w 100%, tak? Będziecie zadowoleni. A jak nie pójdziemy tam? Wolny wybór. Tak jak teraz na siłę państwo się nie przenosili, to na siłę nie będziemy. No i co? Ale jak na siłę umównie podpiszecie? I kto tam pójdzie? I pan mi dołoży do interesu? Mamy różne metody. No macie różne... A, no tak, Okrągiewicz walczy o krowę. No, różne metody, tak? No mianowicie, jakie siło? Co, że my pójdziemy do pośredniaka i będziemy... No tak, jak pan podchodzi do wyborców w ten sposób, jak pan to mówi o tych ludziach, którzy to handlują tam, którzy kupują, że pan się to kpinę sobie robi. Rozumie pan? Jeszcze raz panu powtarzam. Na tym targowisku na Balladynie warunki nie są. To dlaczego nie chcecie zmodernizować go? Dlaczego nie chcecie go zmodernizować? Ponieważ jest wybudowane nowe. Ale no i jest niefunkcjonalne, tak? Funkcjonalne. No a to jak pan mówił na spotkaniu, jest, że jest niefunkcjonalny, jest jak on jest funkcjonalny? Jest funkcjonalny, tylko na razie jeszcze nie funkcjonuje. No nie funkcjonuje. Jak byśmy tego oczekiwali? A dlaczego na starym targowisku robili WC? Tak samo wydały pieniędzy, bo tam zrobili... Ale WC było już dawno zrobione. Tam było WC? To nie było WC, to było, ja nie wiem, lepsze w lesie. A teraz zrobili ładnie, wsadzili nie wiem ile tam tysięcy i teraz to w ogóle zniszczy, to po co było robić tam? Miało być tam to targowisko, tam nie było WC, funkcjonalne już miało być tak, już było, miało być wszystko w porządku. Co będzie, jak nas przeniosą? Nie będziemy mieli utargu, czy nam umorzą dzierżawę, jak nie wiemy, z czego zapłacą. Znowu 450 tysięcy na te elementy na budki, na szanowni. Ale pani nie handluje z budki. Handluje. Pani handluje z budki. I wszyscy handlują. Tutaj też my nie proszę. Jak byłem ostatnio, to pani handlowała nie z budki. Przepraszam bardzo. No bo sobie stała. Halo, pani naprawdę smutne, że na temat handlu, no i w gruncie rzeczy tego projektu, który pan tu ciągnie, że pan ma tak mizerną, żadną w zasadzie wiedzę na temat realiów, jakie panują na tym targu. Potrzeb. W ogóle to was nie interesuje, bo gdyby was to interesowało, gdybyście rzeczywiście chcieli wyjść naprzeciw handlowcom czy klientom, mieszkańcom. Ale to są mieszkańcy tego. To nie robilibyście tego wszystkiego w ten sposób, że za plecami i przedkładanie nam już gotowych zatwierdzonych projektów. Nie robimy za plecami, było to za każdym razem państwu przekazywane. Ale już po fakcie to jest tak samo funkcjonalność, mówi pan funkcjonalności nowego targowiska była taka, że wybudowane zostanie nowe targowisko i zostanie zamknięte to stare. Na państwa życzenie została decyzja zmieniona. Ale nieprawda. Chwileczkę. Państwo chcieliście, żeby było dalej, żeby to dalej funkcjonowało, miały być inne zasady. Jednak czas pokazuje, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Jak dla kogo? Ale targowiska zostały tylko i wyłącznie dlatego, że pozwolili sobie dojrzeli, że jest brak powierzchni dla tylu handlujących. Moim zdaniem to powinno być tak. Przecież nie wiedzieliście, że dostaniecie z Unii dotacje. Nie dostaliście pieniądze z Unii. No, skąd dostaliście dotacje? Nieważne skąd. I teraz tak. Nie dostaliście w ciągu tygodnia ani dwóch. Powinniście już nas zebrać i powiedzieć, słuchajcie, staramy się o dotacje. Chcemy uzyskać, jakie wasze jest zdanie. Mamy zamiar postawić na skrzyżowaniu. Co wy na to? Czy to? Wtedy my byśmy wyrazili, bo my byśmy od razu się nie, dlatego powiedzieliśmy,
bo też takie pogłoski chodziły, że nie mogło przeznaczyć tych pieniędzy na modernizację, tak? Tego, można tego. Było, to było na ale podobno można było. Budowę. Było nas zrobić zebranie, posłuchać, co mamy do powiedzenia, zawiesilibyśmy działalność na 3 czy 4 miesiące, zrobilibyście modernizację tego targu, wprowadzilibyśmy się, pieniądze by były spożytkowane. I każdy byłby zadowolony. Byłby każdy zadowolony i wy byście byli dumni z tego, że żeście zrobili dobrze dla nas i dla społeczności. Abyście nam przedstawili projekt, to był błąd popełniony, proszę pana. Bo jeszcze źle był przedstawiony projekt, który musiał spełniać wymagania firmy, która to dofinansuje. Były tam ścisłe wytyczne, jakie warunki powinien spełniać ten projekt targowiska, aby dostać dofinansowanie. Była ściśle określona ilość pod dachem. Była ściśle określona ilość pod dachem i przeznaczenie na handel produktami rolnymi. Takie były wytyczne. Ale nie było wyznaczone, że to nawet buduje. Proszę państwa, miasto nie ma innych terenów, na których byłaby, mogła być zlokalizowane targowisko. Wcześniej był projekt tutaj z tyłu, tam gdzie cyrk staje, co teraz został sprzedany z tyłu za CPN-em. Proszę państwa, ten teren był wydzierżawiony dla grupy kupców. Przez 2 lata nic nie zrobili i oddali ten teren z powrotem. Został ten teren sprzedany, ale to by było lepsze miejsce na targowisko niż... Zgadza się, niż to, ale to nowe miejsce też jest dobre do handlu. Nie no, zawsze w centrum miasta wiemy, że cenę uzyska za sprzedaż. To się nie zmieni, ale to jeszcze można zmienić. To był podstawowy błąd był popełniony, że nie były uzgodnione. A tamten nawet było sprzedać, tylko że tam była kartka, że sprzedamy teren, nie mogły tego terenu sprzedać, więc został wypchnięty targ. Bo wisiało tam ogłoszenie, nie mogły sprzedać, więc wepchnąć tam ludzi. Kiedy to ta kartka wisiała? Była. Długi czas to się wisiało. Teren do sprzedania był. Bo ja jeszcze... Albo więcej, bo ja sobie nie przypominam. Był. Ktoś jak się interesuje, że nie, to musiało być ponad 3 lata temu, bo ja... Tam często bywam i nie widziałem tej tabliczki. Był, bo ja jeżdżę na działkę, grubo ponad 3 lata temu ta tabliczka. Jeżdżę na działkę, proszę pana, pod miejskimi był. Także ja nie przypominam sobie, żebym przeznaczał ten teren do sprzedania. Jeszcze mówię, mi jakoś nie czepia tego. Wcześniej, nie za kadencji obecnej. Ja uważam jedno, nie powinniśmy się zgodzić, bo to są nasze miejsca pracy, a pan burmistrz nam miejsc pracy nie da. Po prostu się mnie nie może sekretarką będzie, ale my ich wybieramy. Ale my wybieramy to za nasze głosy. Ale jeszcze raz mówię, będzie pani miała tam miejsce pracy na tym targowisku. Proszę pana, niech pan nie żartuje. Teraz jest problem. Bo w obecnej chwili to nie jest handel, to jest wegetacja. No to my z bólem wyrabiamy na zysk. No to teraz, ale czy to jest wina burmistrza, czy ogólnej sytuacji w kraju? Pana chce przenieść, to jest pana wina. To proszę państwa, klienta. A dlaczego nie przyjmujecie optymistycznego wariantu, że będzie większe targowisko, bo lepsze każdy, warunki, na każdy z fachowcem od handlu, nie tak jak pan od rządzenia. I tam będzie więcej klientów. Proszę pana, ale przecież w sobotę i niedzielę na tamto targowisko przychodzi więcej klientów niż na wolną. Tak, zwiedzający, proszę pana. Bo są handlujący z sobotą. Ale nie powinno, ja nawet jestem przeciwna, że będzie w niedzielę już chodzi ludzi zwiedzający. A kto nam zapewni, że jeżeli po prostu nie będziemy wydolni dzierżawy płacić, umorzy nam burmistrz czy nie umorzy? Do czasu burmistrz, rozkręcenia. Myślę, że jestem więcej niż pewien, że burmistrz się przychyli do państwa prośby. Zgoda się pchać w coś, jak nie będzie przynosiło zysku. Jeżeli będziecie mieli państwo ani dla urzędu miasta, ani jeżeli będziecie mieli państwo taką trudną sytuację, na pewno burmistrz będzie się przychylał do państwa. Ale czego mamy wyszukać aż trudnej sytuacji, jeżeli można to przynosić? Tak samo jak i teraz, jak macie trudną sytuację, burmistrz się przychyla do próśb mieszkańców. Nie zgodzę się z tym. Przepraszam, nie zgodzę się z tym. Ja byłam chora, miałam operację. I po prostu nie handlowałam jakiś czas, złożyłam później wniosek. To bardzo poważne. To nawet nie miałam umorzony odsetek. A inne osoby mają umarzane. Nie znam pani sytuacji, ale wiem, jak to się odbywa. Za każdym razem
Może nie dostarczyła pani wszystkich dokumentów, może coś tam było. Jest robiona analiza. Proszę państwa, każda sprawa o pomoc, o umorzenie jest rozpatrywana indywidualnie. Są procedury i są pewne kryteria. I jest propozycja i burmistrz podejmuje decyzję. Bo do tej pory płacę regularnie, nie mam zadłużeń. Widocznie pani sytuacja została oceniona jako stabilna. No, gorsza niestabilna to nie mogła być. Nie no, jest jeszcze jedno wyjście. Nie składanie w ogóle wniosku. Jak już się wniosku nie złoży. Bo ja jestem w zasadzie, że pierw płacę opłaty, później życie i przyjemności. Mam taką zasadę. I żebym miała chleba nie jeść, to pierw muszę opłaty zrobić, ale niestety, bo może tak będzie, że i na chleb, i na opłaty nie będzie. A płacę regularnie i chciałabym się wywiązywać wobec państwa uczciwie. Jeszcze raz dziękuję państwu za przybycie. Mam nadzieję, że będą państwo zadowoleni. Będziemy zadowoleni, my się zostaniemy w tym miejscu, bo my się na pewno nie ruszymy. My się nie ruszymy. Czyli na razie do końca roku mamy zapewnione.